trudno usprawiedliwić lizanie deski klozetowej. No, nie, nie, nie można. I właśnie to czasami... Nie chcę mówić, że tyłek w jakiś sposób on zapoczątkował lizanie deski klozetowej, a chociaż są blisko siebie, aczkolwiek... są powiązane. Witaj, Mateusz. Witam was bardzo serdecznie. Marek Maromański z tej strony. Moim gościem dzisiaj jest Mateusz Sumnik-Ostaszewski. Witam serdecznie. Strongman, znaczy widać w sumie nie muszę... Nie, redukcję robię także. Jeszcze nie widać. Kilkadziesiąt kilogramów jest mniej. Kilkadziesiąt kilogramów jest mniej. Poczekaj, jak ja, bo my się poznaliśmy na zawodach w Wejherowie, crossfitowych. Tak jest. To ty wtedy byłeś ile cięższy niż jesteś teraz? Mniej więcej. Wtedy byłem gdzieś w okolicach 10 kilo, ale moja szczytowa waga, kiedy startowałem w, powiedzmy w Arnoldzie Pro, oscylowała w okolicach 145, nawet dochodziło szczytowa moja 150 kilo, ale wtedy byłem... Ile ty masz wzrostu? 183. Okej. Teraz, a teraz mam gdzieś tak w okolicach 120, no ale cel jest na ten rok w okolicach 112, coś takiego. Redukcję robię, także trzymam ichę. A to się dobrze składa, że o tym zaczęliśmy mówić, bo jest jedno pytanie z Instagrama. Nie Maciek pyta, jak jeść, żeby być wielkim chłopem, a jednocześnie nie być ulanym wieprzem? Wielki chłop mi się to kojarzy z takim facebookowym kontem i tam zawsze on wielki chłop, nie, napakowany. Jak być wielkim chłopem? Wydaje mi się, że przede wszystkim genetyka. To jest na pewno jeden współczynnik, który dużo warunkuje tutaj, powiedzmy, w tych przyrostach masy mięśniowej. No i też ciężka praca, upór. Jeżeli nie masz predyspozycji do tej masy mięśniowej, no to musisz bardzo, bardzo ciężko pracować nad tym, mianowicie trzymać tą dietę ścisłą, ale też nie objadać się, powiedzmy, ciastkami jakimiś tam Oreo, bo nie o to w tym chodzi. Jeść zdrowo, czysto, ale i większej ilości. Dorzucać, powiedzmy, jakieś gainery, jeżeli już nie masz, powiedzmy, miejsca albo jakieś tam ewentualne słodkości, ale to wszystko musi być uwarunkowane, to musi być rozpisane ładnie, nie na zasadzie, że idziemy do Maka dzisiaj zjeść. No tak, bo się kalorie zgadzają, to... Nie, kalorie nie jest ważna, znaczy nie jest równa. Nie jest równa, no właśnie to chciałem się ciebie zapytać, bo w momencie, kiedy uprawiasz taki sport jak, nie wiem, MMA na przykład, nie, i musisz się zmieścić w konkretną jakąś kategorię wagową, no to tak. Musisz, wiesz, ryż, brokuły, no cokolwiek, robisz wszystko, żeby się zmieścić w tej kategorii wagowej. Natomiast jeżeli jesteś strongmanem, no to na dobrą sprawę, no też jest pewnie gdzieś ta granica, ale im jesteś większy, tym lepiej, nie? Więc... Oczywiście, zgodzę się z tobą, tylko kwestia jest tego typu, że w strongmanie też mamy kategorie wagowe. Jest kategoria wagowa do 105 kilo i powyżej, to już jest kategoria open. No to czyli w zasadzie, ale są dwie, wiesz, nie masz... Jest jeszcze do 73, nie? A i być tutaj właśnie jest. W Stanach Zjednoczonych, tam gdzie startowałem na amatorskich zawodach, są kategorie chyba do 69 albo 73 kilo, nie jestem pewny w 100%, ale wiem, że mieliśmy wystawioną reprezentację Polski, którzy startowali tam i to naprawdę są kulturyści, ale do tego jeszcze bardzo silni. I do 105 to już naprawdę mamy elitę światową w Polsce, startują zawodnicy bardzo mocni. I niewiele są słabsi od kategorii open naszej, także ta 105 już jest naprawdę taka ciekawa, bo tam muszą uważać, powiedzmy, na tą dietę, są bardzo dobrze zbudowani i też bardzo silni. I w Polsce wiedziemy prym właśnie w kategorii 105 kilo, a kategorię open ile chcesz. No tak. Ale właśnie, bo tutaj wróćmy może do pytania Niemaczka, że no jak jej, żeby być wielkim chłopem, a jednocześnie nie być ulanym wieprzem? To czyli twoim zdaniem to jednak jest genetyka i ciężka praca? Przede wszystkim genetyka i jest czysto, bo... No, jeść czysto i więcej. Jestem tego zdania, jeżeli sobie tam dobić, powiedzmy, jakieś tam kalorie, możesz sobie zwiększyć czasami jakimiś tam rzeczami typu rodzynki, daktyle, które są bogate właśnie w cukry proste, można doładowanie zrobić po treningu, ale ja tutaj zaznaczam, nie jestem żadnym dietetykiem, żeby nie było, nie będę tutaj w żaden znam podstawy. Rozpisywał diety. Nie, znam podstawy, by mógł, powiedzmy, moim znajomym powiedzieć, co mają jeść. Ja się sam posiłkuję, powiedzmy, większymi mózgami tego przemysłu, ale po prostu uważać, co jeść. I ciężko tak też odpowiedzieć na to pytanie, tak jak nie widzę tej osoby, bo bym zobaczył i bym, może też inaczej bym mógł się odnieść do tego, ale na pewno trzeba, to jest ciężka praca. To jest na przykład Mariusz Podzianowski, który miał fenomenalną genetykę, jego brat Krystian, czy też Dominik, również wyglądają tak samo jak Mariusz, tylko że są mniejsi. Mariusz i oni mają problem z przybraniem masy mięśniowej, może nie, ale tej tłuszczowej, tak? Problem, nie problem, ale mają super genetykę.
I Mariusz też swego czasu bardzo dużo jadł. Bardzo, tak jak z nim rozmawiałem nieraz na ten temat, on mówi, że naprawdę wcinał, potrafił przeogromne i on nie pilnował diety. Mhm. On jadł cokolwiek. Jadł cokolwiek. Jeździł powiedzmy z zawodów na zawody, na pokazy. To zatrzymywało się właśnie w takich McDonaldach, tutaj nie lokujemy produktu żadnego, ale jadł tam naprawdę przeogromne ilości jadł i, no i wyglądał, no nie miał żadnego. Wszyscy pamiętają jak wyglądał i wiedzą jak wygląda teraz. No, dokładnie, także i to też trzeba przyznać, że to jest poparte ciężką pracą, codziennie trzeba aktywować swe mięśnie poprzez jakiś trening, tak, żeby ten bodziec był dodany, także jeżeli osoba chce przytyć, minimum powiedzmy 4 razy w tygodniu siłownia, trening siłowy, trening cardio zmniejszony, ale też musi być, to jest równie ważne. Ponadto jeść czysto, zdrowo i dużo. Właśnie, jak ważny jest trening cardio u strongmana, bo wy nie macie takich typowo, znaczy macie wytrzymałościowe konkurencje, natomiast to nie są wytrzymałościowe w takim sensie, że biegacie na 20 km. Nie, nie. Pewnie byście, co drugi by zawału dostał na 5 km. Dokładnie, to strongman to nie crossfit, ale są bardzo podobne, to są takie powiedzmy rodzeństwo, można powiedzieć, że te strongman to jednak tam większe ciężary, crossfit mniejsze, tu jest większa wytrzymałość, tam mniejsza i tak dalej. Podobne są też konkurencje w crossficie jak w strongmanie. Ja szczerze, jeżeli robiłem duże kilogramy i zwiększałem ciężary na sprzęcie strongman, czyli nosidło do 400 kg, joki po 500 kg i tak dalej, to jednak zmniejszałem ilość cardio albo przeskakiwałem z bieżni, bo nigdy nie biegałem na bieżni, żeby to jednak moje kilogramy nie pozwalają na to, żeby powiedzmy... Żeby to bezpiecznie robić. Tak, ale chodzę pod górkę szybkim tempem, aktywować powiedzmy tego poślada i tak dalej i idzie się też naprawdę zmęczyć. Teraz zwiększam cardio, ale zawsze robiłem cardio. Mniejszą, powiedzmy 3 razy w tygodniu, ale powiedzmy po 20-30 minut. Zawsze, bo to jest bardzo dobre dla twojego układu krążenia, dla serca. I trzeba nie tylko i wyłącznie jeść dużo i dźwigać powiedzmy przysiady, martwe ciągi. Trzeba ogólnie też dbać o kondycję tą szybkościową, a patrząc w tej kwestii ja byłem dobry. Ja byłem bardziej taki niestatyczny zawodnik, byłem bardziej siłowym zawodnikiem, przepraszam, szybkościowym zawodnikiem, czyli tam powiedzmy kegi po 120 kg, biegamy, zarzucamy powiedzmy, biegniemy po worek i tak dalej. Te szybkościowe zawsze mi lepiej wychodziły niż jeżeli te stricte siłowe. Takie statyczne, że coś trójbojowe. To mi nigdy nie miałem takich predyspozycji genetycznych, bo to nie ma, że ja nie trenowałem tego. Miałem mega specjalistów w tej kwestii, mi pomagali i trenowałem bardzo ciężko, nawet może, nie wiem, ale może nawet i ciężej niż inni, a inni to zarobili bardziej z łatwością niż jeżeli ja. Także wydaje się, że nie jestem uwarunkowany genetycznie do dźwigania dużych ciężarów, ale do biegania z tymi ciężarami to już lepiej. A powiedziałeś właśnie wcześniej, jeżeli chodzi o diety, że się posiłkujesz mądrzejszymi od siebie i teraz właśnie o tych specjalistach, jeżeli chodzi o trening. Ja nie wiem, pewnie błędnie, ale ja mam jakieś takie wrażenie, że w przypadku strongmanów, że oni nie mają trenerów. W sensie nie mają? Jakoś, tak, że ja nie wiem, na pewno błędnie mnie zaraz wyprowadzi z tego błędu, ale jakoś wiesz, no, śledzę, nie wiem, Eddiego Halla, czy śledzę Bjornsona, tam no, kilku zawodników topowych. Ja mam zawsze wrażenie, że oni po prostu przychodzą sobie na tą swoją siłownię i coś tam sobie robią, bo jakoś, nie wiem, nie jestem w stanie dopatrzyć tam tego gościa, który tam na niego patrzy i tam wiesz, krzyczy na niego i go coś poprawia, nie? Więc ty masz trenerów od różnych rzeczy, masz jednego trenera, jak to wygląda? No i tu się zgodzę z tobą, nie mam trenera, powiem szczerze, nie mam trenera, sam dochodziłem do tego wszystkiego sam robiłem powiedzmy jakieś sobie rozeznania, jak zrobić powiedzmy maksymalny ciężar, to robię, dzieliłem sobie powiedzmy na kilka tygodni, progresowałem i tak dalej i eksperymentowałeś sam eksperymentowałem sam. Troszeczkę na sobie, ale biorąc pod uwagę, no ja wiedziałem, że na treningu zawsze muszę dać, nie może tak 110%, bo słuchałem też swojego organizmu, ale wiem o tym, że po prostu z tego treningu trzeba coś wyciągnąć. Jeżeli nie masz siły na dźwiganie dużych ciężarów, to zmniejsz na mniejszy ciężar i zrób 20 powtórzeń i odpuść. Na przykład martwy ciąg mi nie idzie, no to zrób sobie 4-5 serii po 100 kg, po 20 powtórzeń, wystarczy. I następny tydzień możesz sobie zwiększyć powiedzmy ciężar, bo po prostu czasami też trzeba słuchać swojego organizmu i... Co do trenerów, co do wielkich tych zawodników typu Haftor Bjornsson, miałem przyjemność z nim startować. Nawet to powiem szczerze, on
odnosił sukcesy na skalę światową w momencie, kiedy właśnie miał tych trenerów. On ma bardzo mocnego zawodnika, Sebastian Oreb, nie wiem, czy dobrze jego nazwisko mówię, z Australii gość, który jest od trójboju siłowego i on poprawił jego martwy ciąg, trójbój ogólnie siłowy. Znaczy trenera, bo to jest zawodnika, trenera, tak? Przepraszam, trenera, tak, to jest jego trener od właśnie trójboju siłowego. Trenera, dietetyka ma bardzo dobrego ze Stanów Zjednoczonych. Nie pamiętam jego nazwiska, ale jest przekozak i on właśnie pilnuje Haftora Bjornsona i Briana Shawa, czyli czterokrotnego mistrza świata, strongman. I ma tych dwóch właśnie zawodników pod sobą. Z tego co zauważyłem, to Haftor i Brian mają podobne miski zawsze. Jak startowaliśmy razem, to mieli dużą ilość ryżu, warzywa i mięso. W sensie, no okej, okay, w porządku, no przecież normalna, każdy takie, nie? Ale pewnie mieli na tyle poporcjowane, tyle tak zrobione i nawet w momencie, kiedy jechaliśmy na zawody i był już ten stres związany z tymi zawodami, to już się raczej nie chce jeść. Mamy rozgrzewkę do danej konkurencji, on siada i sobie zaczyna jeść. Centralnie przed bojem. Wyobraź sobie, Maru, jakbyś miał zaraz robić, powiedzmy, martwy ciąg jakiś tam, jaki... Krążą takie filmy po internecie. Ale on normalnie nie. No. Ja pamiętam sytuację, jak on sobie siedział, no wielkolud, ponad 200 kilo siedział i on zbierał energię na to, żeby rozgrzewać się do Axel Gryfa. No to ja tam nabuzowany 160 Axel Gryf wchodzę, podbijam, wypycham je, jest dobrze, będzie okej, okay, będzie okej. Okay. Patrzę, Haftor siedzi, centralnie tak, jak, o, tak siedział. Jego kobieta, ona ma bardzo drobną kobietę, nie wiem, z 50 kilo, drobniutka taka dziewczynka, nie? Tak. Ona szybko zasuwała po masło orzechowe, po chleb i dawała mu, i on nawet, on miał ręce tak, ona mu go karmiła, nie? A żeby on tylko energii nie ma. No, bo to tak kosmicznie wyglądało. A ja tak patrzę, ja mówię, kurwa, tak, nie, on. Mistrzostwo świata, nie? W ogóle ona szybko jedzonko mu tu poprawiła, on wtedy wstoje, o, pas, wycisnął, okej, okay, siadam znowu, no nie, no tak jest, ma taką ekipę, nie, żeby on nie musiał żadnego zbędnego ruchu tak, wykonywać. Pas tak? Na przykład, no wstaje, osoba już czeka z pasem, zapinają go, totalnie, tak samo ma właśnie Brian Shaw, tak samo nawet Kieliszkowski ma swoich przyjaciół z siłowni, którzy mu pomagają bardzo dobrze i nawet taka jedna osoba, która, że tak powiem, sługuje tobie, no to tak może tak brzydko zabrzmiało, ale osoba, która jest przy tobie, pomaga ci, super sprawa. Ja na szczęście też miałem kilka osób, które było przy mnie. Na przykład mówię, przynieś mi buty teraz te, teraz przynieś, powiedzmy, ten pas i wszystko latali, bo ja się tylko skupiałem na danej konkurencji, na danej ćwiczeniu i to jest bardzo fajne, i bo to jest taki niby indywidualny sport, ale jednak, żeby odnosić sukcesy, to trzeba mieć całą ekipę. To też jest ciekawy sport pod tym względem, że przeważnie na zawodach jest strasznie mało zawodników. W sensie, że tak. To nie jest, że są zawody i startuje ich was 40, tylko to jest czasami dosłownie kilka osób, nie? Do 10. Tak, przeważnie pucharowo to formuła to jest 6 zawodników, 6 konkurencji. Ja startowałem na imprezie, gdzie było ponad 40 osób. To w Stanach Zjednoczonych, właśnie na tych Mistrzostwach Polski, aż przepraszam, Mistrzostwach Świata Amatorów. I tam rzeczywiście było dużo osób. W Polsce największą imprezę chyba w okolicach 30 osób, w Warszawie, w Ptaku. Tam była duża impreza, a tu też startowało, to były Mistrzostwa Polski Amatorskie. Kto nazwał ten centrum Ptak? Po nazwisku. No, dobra, no to gdzie byłeś w Ptaku? No nie wiem, to jakoś tak za każdym razem jak lepiej to w Ptaku, niż byś powiedział na Ptaku. No bo na Ptaku, no, nie wiem, jakoś zawsze mi to bawi. Jakby to facet ci to powiedział. Takie mam do ciebie pytanie, no bo wtedy, kiedy żeśmy się poznali na tych zawodach w... Wejherowie, tak. Wejherów przez Samocha. Bardzo fajne miasto, bardzo mi się podobało. No ja tam byłem sędzią główną na tych zawodach, nie? I pewnie miałeś okazję zobaczyć, że kurwa, drążek za wysoko, to za śliskie, to nie takie, to, a tu za źle zrobiłeś. Nie wiem. Czy w środowisku strongmanów na zawodach też takie rzeczy się pojawiają, czy raczej... To jest indywidualna sprawa osoby. Wydaje mi się, że ja tak nie sprawdzałem. Ja tego tak nie doświadczyłem, ale wiem o tym, że... Bo ty też sędzią jesteś na zawodach. Tak. Ale ja tego tak nie doświadczyłem, raczej to są takie... Każdy ma równy sprzęt. Mamy belkę, powiedzmy, drewnianą, która ma uchwyt taki, a nie inny. No tak, ale on korzystał pierwszy i ona teraz jest śliska, wiesz, na przykład... Sorry, strongman to nie balet. Ale ja wiem, o co chodzi, tylko kwestia z tego typu, że na przykład...
Gdy wchodzi, duże pieniądze wchodzą, czyli tutaj Mistrzostwa Świata, na przykład 2017 rok, jak była walka pomiędzy Haftorem Björnsonem a Eddie Hallem, tak? No to tam już takie szczególiki czasami wchodzą i potrafią, że tak powiem, wnieść nerwową atmosferę, że są takie sytuacje, bo to jednak każdy chce wygrać, tak? Ale prawda jest taka, a to też zawsze powtarzam, jeżeli jesteś kozak, to wygrasz czy na tym sprzęcie, czy na tamtym, to jesteś kozak. Dziękuję, do widzenia. Mhm. Także mówię, to raczej takie zależy od charakteru zawodnika, tak? A gdy wchodzą w grę duże pieniądze, no to każdy widzi jakieś tutaj niuanse, tak? Tylko że w krosie raczej pieniędzy dużych nie ma. No, to zależy. Wiesz, na tym najwyższym poziomie, a czy mówiąc o najwyższym poziomie, to mówię o najwyższym światowym, nie najwyższym jakimś tam lokalnym, no to już te pieniądze są, nie? Natomiast w pewnym momencie. Tylko weź dojść, powiedzmy. Właśnie, no weź właśnie dojść do tego najwyższego Gaskel, szczebelka, bo tak. To jest. To się fajnie w crossficie mówi, że to jest oni mówią tip of the spear, a to nawet nie jest ostrze włóczni, tylko jest czubek ostrza włóczni, nie? Że ci, co jadą na mistrzostwa, to są po prostu, że nawet ciężko się porównywać do tych osób. No zresztą w strongmanach jest dokładnie to samo, to co mówiłeś o genetyce, nie? Bo też mam takie pytanie tutaj, kto to zadał? Wrog do Ultra zadał pytanie, jaka farmakologia, nie? No takie pytania pewnie dosyć często, czy słyszysz bezpośrednio, czy gdzieś tam pokątnie, czy ty, czy twoi koledzy. To rozmawiamy o tym, to jest normalna kolej rzeczy, nie chcę się tutaj w żaden sposób rozkminiać i tak dalej. Farmakologia ogólnie rzecz biorąc jest obecna wszędzie. I tylko jakiś, powiedzmy, osoba, która nie siedzi w sporcie, tego nie wie. Wszędzie jest. I co dokładnie, ile, jak, ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Są specjaliści i do nich proszę iść. Nie do jakiegoś chłopa wielkiego z siłowni, który ma wszędzie pryszcze. Iść do doktora. Słuchaj, to się tak rozwinęło, czy to w świecie crossfit, nie wiem jak jest, ale zdaję sobie z tego sprawę, patrząc, że też pewnie jest tam farmakologia, a osoby te, które najbardziej się zarzekają, że nigdy nic nie ten, a pewnie kiedyś tam coś tam było, ale po prostu chcą zapomnieć o tym może. Jest to obecne w każdej dziedzinie, powiedzmy, sportu, czy to farmakologia na mięśnie, czy na mózg i tak dalej. Są. Bo też jest pytanie, w którym momencie kończy się ta... W którym momencie kończy się ta legalność, nie? No bo... W strongmanie nie ma. Jest otwarte. Nie ma tam, powiedzmy, badań. Nie macie testów w ogóle żadnych? Nic? Kiedyś była sytuacja, że w 2005 czy 2006 Mariusz Pudzianowski został zdyskwalifikowany za jakieś nielegalne. Nigdy, jak z nim rozmawiałem, nigdy jakoś konkretnie się nie odniósł, ale on mówi, że to było po prostu zagranie ze strony organizatorów na takiej zasadzie. Nie? Żeby się go pozbyć ze stawki, tak? Nie lubieli go, nie lubieli, bo co taki Polaczek tam będzie, kurczę, wygrywać Mistrza Świata, nie? Ciągle. Oni chcą swoich promować. Ale wiesz co, też jeżeli chodzi o doping w sporcie w ogóle, no w strongmanach, tak jak mówisz, no nie ma tutaj w sumie, każdy jakby tak robi co chce, w cudzysłowie, tak? Oczywiście, każdy, co chce. Według własnego uznania. Ja też mam taki problem z tym, bo mówimy cały czas o tym czubku ostrza włóczni, czy to w strongmanach, czy to w crossficie, w bieganiu, no ten koleś, co te poniżej 2 godzin przebiegł maraton, to on jest, on się unosi nad tym szczytem włóczni gdzieś pewnie, nie? To jest w ogóle jakiś kosmita. I należy sobie też w pewnym momencie zadać pytanie, no bo jakby ludzie porównują do siebie, nie? Ale właśnie to, tak jak mówisz, genetyka, w sensie no, rodzi się taki freak, jak na przykład Haftor Björnsson, ja nie wiem ile ma wzrostu, bo ponad 2 metry, ponad 2 metry wzrostu i jak waży 170 kilo, to jest szczupły i ma, jest pocięty po prostu mięśnie brzucha, jak wygląda kulturysta. Waży 170 kilo i jest pocięty, nie? No, pewnych rzeczy nie przeskoczysz, nie? Więc też trzeba sobie zadać pytanie, czy można nie tyle zadać pytanie, co jakby uświadomić sobie, że rodzą się tacy ludzie, którzy mają tak niesamowity, tak mają dobrze te karty rozdane na starcie, że po prostu choćby skały srały, choćbyś wiadro po prostu mefedronu połknął, nic ci to nie da, nie dojdzie. Nie przeskoczysz do tego pewnych pułapów, także słyszałem, tylko ja tutaj nie chcę, nie dam sobie, że tak powiem, ręki uciąć. Ale że Chiny czy jakieś tam państwo nad ulepszaniem genetycznym działa i to też na dobrą sprawę już jest farmakologia, doping taki już naprawdę już nie do od postaw. Od postaw. I na przykład jeżeli mu tam powiększą jakiś tam chromosom, tak, czy i nagle mówię, no i teraz pytanie, czy to jest w porządku, czy to jest fair, to jest temat rzeka i to na pewno nie jest temat taki, żeby to trzeba usiąść bez kamer i nie o suchym pysku.
Tak, no. I można gadać. To jest mega trudny temat. Już z paroma osobami, no ten temat się tutaj pojawia dosyć często, prawda, ostatnio przerwa była dosyć długa od tego tematu w tym podcaście, ale ja często powtarzam, że ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby każdą dyscyplinę sportową rozdzielić na jakby dwie kategorie, bo ja jestem... Z dopingiem i bez. Bo pada argument wtedy, no ale kto by tych bez dopingu oglądał? Tutaj ktoś dźwiga 400 kilo, tak, a ten ledwo 220. Oczywiście. Może tak, ale ja osobiście, no, ja tutaj mówię o swoich osobistych jakichś tam przemyśleniach. Ja osobiście bym był zainteresowany i jednym i drugim. W sensie, co jest w stanie zrobić ludzkie ciało bez żadnego wspomagania, i co jest w stanie zrobić ludzkie ciało z całą technologią i nauką ze swoimi plecami? Masz rację i zgodzę się z tobą, tylko też musisz wziąć pod uwagę tutaj, tak jak wspomniałem, wspomaganie genetyczne. Na przykład masz wielokrotnego medalistę, multimedalistę Michael Phelps, tak? No to on akurat... Możliwe, że nie brał żadnych, powiedzmy, żadnego dopingu i wierzę, że nie brał, tak samo jak Usain Bolt, ale oni już są zmutowani genetycznie, że wykonują takie, w taki sposób pokonują. Z tego, co mi wiadomo, chyba on tam miał jakiś zespół, on na coś tam chorował, czy jakoś tak to, że dlatego... No ale też biorąc, on ma pewnie jakiś gigantyzm albo coś takiego, też ma coś z przesadką, że tyle tego hormonu wzrostu naturalnie ma i zawsze był taki wielki. I teraz wiesz, pytanie, bo to jest temat... Trochę tabu, ale to jest fajnie, by można było się zagłębić w ten temat, tylko że kwestia jest tego typu, czy znajdziemy jedną konkretną odpowiedź na to pytanie? Nie. Bo każdy będzie mówić na swój sposób, jak on to widzi. Ludzie chcą wyników. Oni chcą widzieć rekordy. I to chcą sponsorzy, to chce społeczeństwo, to się sprzedaje, tak? Jeżeli by rekordy nie były w żaden sposób bite i tak dalej, no... Nie wiem, ja nie chcę się w żaden sposób tutaj wypowiadać na ten temat, ale chciałbym wypowiedzieć się w kwestii, na przykład jeżeli jesteś za przeproszeniem takim, może źle to zabrzmi, ale szczurem z siłowni, nie wyobrażam sobie, żeby taki szczur z siłowni, może to brzydka nazwa taka, ale taki zwykły zjadacz chleba, który chodzi na siłownię i bierze sterydy. Nie wyobrażam sobie, bo moje pytanie brzmi po co? Bo ja rozumiem, terapia, powiedzmy, zastępcza, jak masz już plus 40-50 lat w Stanach Zjednoczonych, to już tak, jest normalna kolej rzeczy. U nas, w Polsce, jeszcze nie. 40-latek, 45-50-latek, oni kurde, no jak sterydy, ja nie biorę. Nie, to jest terapia zastępcza, bierzesz sobie, tak, powiedzmy, w ciągu tygodnia, powiedzmy, jakąś ilość tam... Biorą tego testosteronu tyle, że, tak, żeby im wyrównać do poziomu, jak mieli tam 30 parę lat. Otóż ale na przykład jak przychodzi gówniarz jakiś tam 17-18 lat, on chce kurde urosnąć, to on bierze sterydy. No moje pytanie brzmi po co? Do czego ci to jest? Czy ty chcesz osiągnąć sukces w jakiejś dyscyplinie, czy chcesz po prostu być karkiem na siłowni, który te sterydy spowodują, bo nie wiem czemu tak to jest, że ale niektórzy, którzy biorą sterydy, urosną trochę, ich ego też urośnie, są kozakami, ale w główce tam nie wszystko jest tam w porządku. Nie wszystkie zwoje stykają. Ja ci powiem, że kiedyś miałem taką rozmowę z kumplem, który, no powiedzmy, że zna się trochę na farmakologii, i właśnie mówił mi, że nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dużo osób, właśnie takich totalnych leszczy, amatorów, właśnie bierze coś. Właśnie. Wiesz, różne rzeczy w różnych ilościach, ale że biorą coś i oni nie startują w żadnych zawodach, nie właśnie... mają problemów zdrowotnych, robią to... W sumie nie wiadomo do końca po co. Czy ci dealerzy czują w tym biznes? No bo wiesz. Czują. No wiesz, no ale to jest takie trochę dla mnie smutne. Ja nikomu nie mówię, że Browny. Jeżeli ma problemy, pierwsze co, ja wysyłam do specjalisty. Niech specjalista się zajmie. Mogę nawet pozdrowić Paweł DSM. I człowiek, który. Pójdziesz do niego. Wiesz, ludzie notują teraz. Nie, no druga strona medalu. Paweł, mega fajny chłop. I pójdziesz do niego, powiesz, że chcesz, powiedzmy, coś tam zrobić ze sobą, ze swoim organizmem, to on też na przykład... On to powie, da ci z liścia i powie... Nie, on powie najpierw wyniki badań, to jest podstawa, idziesz z wynikami badań, nie, że w ślepo wal sobie teraz omkę, wal sobie teraz metkę i tak dalej. Nie, wyniki badań i wtedy rozmowa. Jeżeli ma cel, to nie jest osoba pazerna na finanse, to jest człowiek, który też to robi z pasją, on lubi pomagać, bo sam kiedyś miał problem z tym, dlatego się zagłębił mocno w tym temacie. Ja na przykład, jeżeli mam jakieś problemy, ja dzwonię do niego i tyle. Także tylko ja też ludziom odradzam. Odradzam bawienie się w hormony z racji tego, że to jest niebezpieczne, jeżeli nie masz pojęcia. Mówię, czy mężczyźni mogą popadać w depresję. Chłop stanie z rana, pała mu nie stoi, kurde, załamany, kobieta narzeka i tak dalej. Wiele jest, i to jest walka z hormonami. Naprawdę, jeżeli nie masz pojęcia,
co robisz, to nie rób tego. A można super zrobić sobie sylwetkę, ładnie, fajnie wyglądać bez tego. Po prostu suplementy diety, bierzesz jakieś powiedzmy, bo to wydaje mi się, że też jest skazane branie suplementów diety, jeżeli masz jakiś tam wysiłek większy, tak? Chociażby białko i tak dalej, żeby uzupełnić dietę, trzymając dobrą michę i się dobrze czuć przy tym. Po co to komu? Naprawdę. I niech sobie ludzie też nie myślą, sobie, że... Ludzie chętniej ciebie będą słuchać niż mnie. Ja się bardzo cieszę, że ty tyle mówisz. No, i też, żeby ludzie też sobie nie myśleli, że jeżeli wezmą te sterydy, tak, to że nagle urosną, jak będą wyglądać jak Arnold Schwarzenegger. Gówno, prawda? No tak. Prawda jest taka, że Arnold, czy inni kulturyści, czy mam naprawdę w groma potu, cierpień dali na to, żeby wyglądać tak, jak wyglądają. Znaczy, no na dobrą sprawę... Znaczy, zależy jaka substancja, tak? Ale większość z nich na dobrą sprawę, one pozwalają po prostu więcej trenować, tak. Częściej. Mhm. To jest po prostu tyle, że się szybciej regenerujesz, mniej cię boli i tyle. I po prostu możesz, oczywiście. Ale tak czy inaczej trzeba pójść, podnieść, wypchnąć i tak dalej, podchodzić, oczywiście. I tak dalej. Nie? No i tak właśnie ten temat sterydów wygląda. Osobiście się nie przyznałem i nie przyznam oficjalnie, bo po co? Mhm. Nikt nie wie, jestem tajemniczy. Pozdrawiam. Ale naprawdę bardzo dużo właśnie takich, ja nawet mam takiego jednego dalszego znajomego i on, mam wrażenie, że robi to tylko i wyłącznie po to, żeby móc sobie na Instagram wrzucić, wiesz, ładną fotkę i tak jak zadałeś pytanie, że po co ludzie to robią, właśnie mi się wydaje też, że, no bo wiesz, co się sprzedaje, w sporcie się sprzedają wyniki, a w social mediach sprzedają się, no czy no wyniki w postaci wyglądu czyjegoś na przykład, tak, że ktoś jest, wiesz, właśnie Adonis, nie? No, wypięcie tyłka u kobiet, dużo lajków. I ludzie też tego by chcieli troszeczkę mieć, więc też się porównują do tych osób i w momencie, kiedy bez szczykawki nie są w stanie do tego dotrzeć, to zaczynają kombinować. Nie? Czyli problem leży u nich, z ich ego. U nich jest problem z ich psychiką i tyle. Można się zaakceptować takim, jakim jest, nie wiem, wyglądać też dobrze, trenując sobie, pokazując innym, że można i tym być motywacją. Nie wiem, no, to jest temat naprawdę głęboki, ale wydaje mi się, że zrobienie z siebie, że tak powiem, albo posiadanie problemów hormonalnych do końca swych dni, bo nieumiejętnie zrobił powiedzmy dany cykl sterydowy, po to, żeby mieć 1000 followersów? No sorry, stary. No tak, no. No ale to jest też smutne, w jakich czasach żyjemy i do czego to dąży. Kobieta, żeby być adorowana, zamiast posługiwać się, nie wiem, fajnie opisać coś, być elokwentna, ładna i fajnie się w ten sposób sprzedać, to ona wypina dupę, żeby dostać lajki. No i to jest tak najłatwiej. Mhm. Ludzie lajkują, super, super dupa, a później napisze na przykład w komentarzu, ale bym ci zerżnął. Ojejku, jak on jest straszny, co ja za wandal, blokuje chuja, nie? Ale, a sama baba tego chce, po co? Ten świat internetu zwariował, stary. Może nie tyle tego chce, co w pewnym stopniu prowokuje, no bo to, tego rodzaju treści przyciągają określony rodzaj osób. Oczywiście. To nie profesor filozofii wejdzie i chciałbym zauważyć, że... Ciekawy, nie? Tak, nie, dokładnie. Nie, masz rację, aczkolwiek twierdzę, że świat social media zbłądził i on błądzi cały czas i już nas nie szokują pewne rzeczy w internecie. Mm-hmm. Kiedyś na przykład pamiętam w Big Brotherze frytka się zerżnęła z kremem. O Jezus, to był ten, ja to pamiętam doskonale. Wszyscy teraz, o tym mówili. Teraz niech się walą na potęgę, gangbangi robią i co? Ale posłuchaj, teraz robią reality show, które się kręcą wokół tego, że oni mają się ze sobą tam, rozumiesz? Świat wariuje. Świat w różnych konfiguracjach. No. Zimny kubeł wody na głowę, uspokoić się, żyć według jakichś tam swoich zasad, jakich masz i bądź szczęśliwy, a nie po to, żeby mieć 100 tysięcy lajków. Chociaż mam nadzieję, że nasz podcast będzie miał tyle. Będzie lajków. Miał przynajmniej 200 milionów lajków, ja tak powiem. Wiesz, to ja mam wrażenie, że powolutku, znaczy, bo to jest, wiesz, często się zapomina, jak krótko mamy social media w ogóle. W sensie to nie jest tak, że on jest od 40 lat mamy Facebooka. Nie, on jest od chyba 2006 czy 2005 roku w ogóle powstał. Był E-Puls, Nasza Klasa. Nasza Klasa, jakieś takie, tak, Grono. Grono jeszcze wcześniej nie, było. Było Grono. Ja byłem na Gronie Mareł 69. Tylko po to, żeby notatki ze szkoły od ludzi ściągać po to Grono. Ale to jest tak świeże i tak nowe, że po prostu nie wiemy, nikt nam nie dał instrukcji obsługi.
I ludzie się tym zadławili po prostu. Siedzą na tym Facebooku w swojej bańce informacyjnej, kłócą się o wszystko. Wystarczy, że ktoś powie słowo szczepionka, nawet nie powie co z tą szczepionką. Powie ja chyba zrobię taki eksperyment, wrzucę posta, gdzie będzie jedno słowo, będzie szczepionka. Nic więcej nie zrobię. Patrz na reakcję. I zobaczę, co się stanie. Nie? Po prostu wiesz, co tam się będzie działo. Nie? No, każdy profesor, który skończył akademię facebookową, będzie się wypowiadać na ten temat. Przyspieszony kurs tam wirusologii. No, otóż tak, to. I jakiś ten. No, znaczy jest to, social media są super, no umówmy się, gdyby nie social media, bo YouTube też jest. To byśmy się tu nie spotkali. Ja no też oczywiście. Bym nie miał tego podcastu. Kiedyś było tak, że trzeba było mieć bardzo dużo szczęścia, pewnie trochę znajomości i być naprawdę się super wyróżniać, żeby dostać pracę, nie wiem, w radiu albo w telewizji. I to była jedyna szansa na to, żeby sobie coś podobnego do tego, co ja teraz robię, zrobić. Nie? Dokładnie. A w tej chwili sam sobie każdy debil może pójść do sklepu, kupić sobie tam, nie wiem, komputer, mikrofon, coś tam. I, sobie to, i to jest fajne, to jest super, bo ludzie mogą się spełniać i realizować. Oczywiście, ale z drugiej strony gorzej, przepraszam, tylko jeszcze skończę, ale z drugiej strony gorzej, jeżeli ktoś jakby tą możliwość wykorzystuje do tego, żeby tylko, wiesz, jakby niepotrzebnie emocjonować w negatywny sposób ludzi, albo właśnie robić to, o czym ty mówisz, nie? Wypinać dupę i... Znaczy, ja też nie mówię, że to jest złe, bo ja też lubię to, no wiesz, tylko ja mówię, do czego to dąży, bo ja jestem za postępem i to nie ulega wątpliwości. Fajnie, że mamy Facebooki, Instagramy, też to posiadam. I to bardzo dużo pomaga, tak? No w wielu kwestiach, nie ulega to wątpliwości, ale w momencie, kiedy jest jakiś na TikToku challenge, lizanie deski klozetowej, to no jest. Proszę cię, ja się pytam, dokąd to zmierza? Ja mówię, nie neguję TikToka, tak? Ja bo to jest, ale nie, bo to, no jak ja negujesz? A widziałeś pana prezydenta Dudę? Co? Widziałem. Nie odwidzisz już tego? Nie odwidzę, to się nie wykona. Ja neguję TikToka, w sensie... Korci mnie trochę, żeby założyć konto na TikToku, nie po to, żeby cokolwiek wrzucać, bo nie mam potrzeby takiej, tylko to jest trochę tak, jak oglądasz film z wypadku samochodowego, nie? Nie chcesz tego oglądać, ale nie możesz oderwać wzroku. I dla mnie tym jest TikTok. To jest wykolejony pociąg. I ty nie chcesz patrzeć na tą tragedię, która tam się rozgrywa, ale po prostu nie możesz oderwać wzroku. I trochę mnie korci, żeby tam wejść. Okej. Okay. Wiesz, przekroczyć jaskinię lwa i zobaczyć, co tam jest tak naprawdę, nie? Bo tylko to mówię, to jest postęp i to będzie, tylko część może rzeczy jest śmiesznie skonstruowana i można się pośmiać, szczerze pośmiać, ale część na przykład, żeby zebrać tych followersów, to szokuje i to w ohydny sposób. Dlatego mam nadzieję, że ludzie, bo to do młodych się przede wszystkim tyczy, aczkolwiek nie zawsze, bo też starsi... Niestety. Potrafią. Jak macie powyżej 19 lat, nie zakładajcie kont na TikToku, powiem. Ale mam nadzieję, że się opamiętają wszyscy z tym wszystkim, na spokojnie pożyją, bez ciśnień. No właśnie, ja mam wrażenie, że powolutku, to wiesz, bo to jest teraz tak, że w tej chwili, znaczy to może źle, na pewno źle zabrzmi, bo mamy takie trochę stracone pokolenie. Ciężko jest mi dokładnie zdefiniować, w jakim wieku to są osoby, tak? Ale takie trochę stracone pokolenie, które weszło w takie świadome już życie, powiedzmy tam, nie wiem, w wieku 13-14 lat, w miarę byli świadomi tego, co się dookoła nich dzieje. Już były te Facebooki, te Instagramy i to wszystko, ale były na tyle nowe, że nikt im do końca nie potrafił wytłumaczyć, że to trochę jest życie, ale to trochę nie jest życie i to taka trochę prawda, ale głównie nie. I wiesz, i jak sobie poradzić z tym, że ktoś jest dla ciebie niemiły w internecie, bo jakby cię spotkał, jakby usiadł tak, jak my teraz siedzimy, to by nie był. Nie, no. Z różnych względów. I to nie chodzi, wiesz, żeby się bał, tylko wiesz, bo to nawet... To jest inaczej. Rozumiem face to face. Ja ci przedstawiam moje, powiedzmy, zdanie na dany temat. Ty przedstawiasz, możesz mieć odmienne. Ale my się nie obrażamy, możemy porozmawiać. Ja jestem zawsze, zawsze jestem, a nie, że ty nagle, ja mówię na przykład, nie wiem, lubię Lady Punk, a ty nie, jebać Lady Punk, lubię Metallicę. Tak. Ale ty zamiast, nie obrażasz mnie, że jebać ciebie, tylko ty powiesz, nie, ja wolę Metallicę, Lady Punk może być okej, ale to nie jest mój ten. Tak, i po prostu możemy rozmawiać, jest taka relacja między nami, a po prostu, w internecie, ja się łapię na tym, że ja nawet czasami się łapię na tym, że tak czasami robię. A wiesz, jak trzeba z takimi osobami działać? Ale wiesz, ale ostatnio staram się w bardzo świadomy sposób, wiesz, jak ktoś napisze takiego, wiesz, zanim wcisnę enter, to czytam jeszcze raz. Przeczytaj. Daję sobie chwilę. I to wiesz. Nie wygrasz z tym wszystkim, jedź ironią. I tyle, ironią zajeżdżaj i dziękuję, do widzenia. I nie ma sensu wdawać się w dyskusję, bo
Ja sam się tam dużo nie udzielam na Facebooku, mm-hmm. tak? Bo nie tyle, że ja bym nie zniósł krytyki, ja uwielbiam krytykę konstruktywną, jeżeli ktoś mi ma coś do zarzucenia, ja mam swoją prawdę, on ma swoją prawdę, możemy rozmawiać, tak? Ale jeżeli ktoś mi będzie obrażać, ty psie jebany i tak dalej, hej, hola, hola, ja mówię, ty, miałem też taką sytuację. Bo ty policjantem jesteś. Tak, i miałem taką sytuację, zdobyłem tytuł najśliczszego policjanta w Polsce, wrzuciłem fotkę, wiesz, no jak to tam, wiesz, dużo osób, fajnie, super, się cieszyło, że mam takiego policjanta, jakoś tam delikatnie swoje ego podbudowałem, ty podbiłem, no. Nie było to moim jakimś tam mega ważnym, istotną rzeczą, wrzuciłem i jechałem sobie dalej, nie? Później patrzę, jeden komentarz, ty psie jebany do budy, nie? Ja mówię, no dobra, w porządku, kolesia znałem z widzenia, tak? Ja mówię, dobra, w porządku, pozdrawiam, nie? Do zobaczenia. O, ty kur... I tam ubliżał i tak dalej. Raz była sytuacja, stałem sobie przed pizzerią, idzie owy gentleman. No i ja sobie spojrzałem na chłopa, on na mnie i nagle, kurde, coś mu się stało z karkiem. Tak zapadł, tak. Zapadł się. Tak zapadł i przeszedł obok mnie. A ja z kolegą go dałem, ja mówię, i słuchaj, patrz na tego leszcza, przeszedł obok mnie, patrz na tego leszcza. On mi ubliżał w internecie, widzi mnie, nagle mnie teraz nie widzi na żywo i wiesz, i przeszedł sobie dalej. Ja mu nie ubliżałem, wiesz, nie wyskoczyłem do niego, a wy co, kurwa, chcesz się napierdalać? No bo to nie jest w moim stylu, tylko mnie bawi taka sytuacja, że chłop, gdzie starszy ode mnie, no wiesz, bo tam garował chwilę, pewnie kurde jest tam gitem i tak dalej, on nie... I wiesz, koleś zamiast by teraz pokazać, by podszedł i mówił, co kurwa psie, chcesz wyskoczyć, to dawaj kur... Ja wiem, no to wtedy bym musiał zareagować oczywiście w odpowiedni sposób, tylko a on zareagował w taki sposób, żebym się kark złamał i na dół głowa. Ja nie mówię, że ja tam jestem jakimś super kozakiem, nie jestem kozakiem, tylko jestem prostym człowiekiem i dla mnie to jest białe, czarne jest czarne. Po co ja cię obrażam w internecie, jak ja ciebie spotkam, ja ci kurde tulę się do ciebie. Wiesz, to jest hipokryzja tych czasów i przez ten internet właśnie to mega dużo widać. Nie? Tak, to wychodzi strasznie, ale wiesz co, ja się nawet zastanawiam, że to nie tyle wychodzi chyba, co tego po prostu nie było. W sensie, no bo nie było takiej okazji do tego, bo mimo tego, że tam jest twoje imię i nazwisko, jakieś zdjęcie profilowe, to ty jesteś w pewnym sensie anonimowy. W sensie nie ma cię w tym miejscu. No tak. Wiesz, możesz powiedzieć o kimś najgorsze rzeczy, ale nie ma tej osoby przed tobą. Nie widzisz jej reakcji, ona nie może nic zrobić oprócz tego, że coś odpisze, więc to jest takie, idąc z tym tokiem rozmowy, wyzwalające. Mogę napisać wszystko. Tak, tak. Gincie, wiesz, nie? Idąc z tym tokiem rozmowy, to mówię, lata 80., 90., początki lat 90., jak ten internet dopiero tam raczkował, no to było na zasadzie plotek. Spotykali się dwóch ziomków, ty patrz, jaka kurwa jebana z niego i tak dalej. Sorry, że przeklinam w ogóle. To nie, w ogóle... nie, to jest normalne w tym podcaście. Tak? Nie, ale to był tylko i wyłącznie taki cytat, to hipotetyczny. To cytat. Patrz, jaki ten, a widzi się na przykład z nim, to już nic nie mówi. Po prostu takie zachowania były, są i będą. Znaczy nie, obrabianie dupy za plecami, no. A udawanie, że wszystko jest ha, ha, ha. No wiesz co, może to jest tak, że właśnie te komentarze w internecie to jest takie zwerbalizowanie, obrabianie dupy za plecami. No, jakby ludzie nie zdają, mówię, tak że to jest, że, wiesz to nie, to jest bardzo, bardzo fajną myśl, żeś podał, że no. To jest tak, że kiedyś normalnie by powiedział koledze po cichu, tak, albo po cichu, pomyślał, tak. A tutaj nagle, nie, ponieważ jestem bezpiecznie w domu, tak. Jem chipsy, piję kole, tak to napiszę, wiesz. I no, jakby ludzie nie do końca rozumieją, że z jednej strony to wszystko jest takie nie do końca prawdziwe, ale z drugiej strony jest bardzo prawdziwe. No to bo to takie, cały czas było obecne. Tak, i będzie obecne. Bo to w dalszym ciągu po drugiej stronie jest jakaś osoba, która to czyta, która może w jakiś sposób zareagować. A racja. No przecież raz na jakiś czas wypływa nawet taka głupota wiadomość, że nie wiem, ktoś kogoś okradł w grze komputerowej, to ten go zabił na przykład, nie? Wiesz, w sensie ten świat wirtualny, który nie jest prawdziwy, no w tej chwili jest przedłużeniem naszego życia i no nie można żyć w oderwaniu od tego, co tam się dzieje do końca. Nie? To racja, zgodzę się z tym, no niestety, ale ja jestem ogólnie człowiekiem postępowym, jestem za technologią, niech to idzie do przodu, no bo tego nie zatrzymamy, a jak mamy być z tyłu gdzieś tam za murzynami, to lepiej iść razem z tym nurtem. Ale wybierajmy, róbmy tak, żebyśmy byli szczęśliwi z tym wszystkim. A się tak. Dziwisz tymi murzynami, bo państwa afrykańskie się bardzo szybko rozwijają. Miałem gościa jakiś czas temu takiego, który opowiadał, że
penetracja internetu w wielu państwach afrykańskich, w sensie ile osób korzysta z internetu, jest dużo wyższa niż w krajach europejskich, że nie płaci się praktycznie gotówką, że przelewy przychodzą w przeciągu kilku sekund, w przeciwieństwie do tego, co jest u nas. Więc wiesz, pod pewnymi względami... Znaczy nie, oczywiście tutaj to z kwestii Murzynów, to żeby nie tutaj nikogo nie obraził. Powiedzonko, tak? Polskie powiedzonko. Tak, to jest tylko i wyłącznie. Ja byłem w Afryce, miałem tą przyjemność... 100 lat za Radomiem, możemy tak mówić. Żebyśmy nie byli 100 lat za Radomiem. Tak. To można wszystko. I byłem w Afryce i powiem szczerze, w centrum, w Johannesburgu, w RPA, no to okej, no tam jest, kurczę, Ameryka, naprawdę na kozaku wszystko, tylko przejechałem się, powiedzmy, 5-10 km dalej, uwierz mi, takie ubóstwo, ludzie, za przeproszeniem bym rzucił paczką ryżu, to by się pozabili między sobą, to jest takie ubóstwo, nie? Dlatego... Tam Afryka, czy tam na przykład São Paulo, jak byłem, to też obrzeża, prowincje, straszna bieda, straszna nędza. Tutaj, co my mamy teraz w Polsce, stary, sielanka. Uwierz mi, że sielanka. I właśnie dlatego, że jest taka sielanka, to znaczy za dobrze jest. Może. Wydaje mi się, że za dużo mamy pesymistów, a za mało optymistów. Ja na przykład widzę w tym momencie, że tu jest szklanka, no nawet nie do połowy, ale jest w połowie wypełniona, a nie w połowie pusta. I taki tok rozumowania pozwala cieszyć się z życia, bo jeżeli idziemy zaparty, że wszystko jest źle, niedobrze i tak dalej, człowiek jest smutny, a po co to komu? Po co się, kurde, wkurzać na jakieś rzeczy, na które nawet nie masz szans ich zmienić, powiedzmy, i tak dalej. No, ale to zaraz się pewnie rozwiniemy w jakieś tam kwestie. Czy właśnie a propos tego, co mówisz, to takim człowiekiem smutnym i podenerwowanym i sfrustrowanym też łatwiej jest sterować. Mhm. Nie? Więc, emocje. Tak, bo łatwiej jest mu pokazać, nie wiem, jakiegoś wroga, tak. że to jest czyjaś wina, że coś, a osoba szczęśliwa... No... Wie, że na pewne kwestie nie ma teraz w tym momencie możliwości zadziałać, przyjdzie czas, kiedy będzie miał możliwość działać i wtedy zadziała. Tak. Mówimy tutaj chociażby o wyborach nadchodzących. Tak. Które mają się odbyć 28 czerwca, bo tak. No bo tak, tak pan prezes. Pan prezes wszystkiego tak powiedział. No. Także, no, ale wtedy mamy możliwość A ty wyboru. Jako policjant się nie boisz takich rzeczy mówić? A czemu? Ja, czy ja kogoś tutaj agituję? Nie. Ja, ale antyagitujesz pana prezesa. A czemu? Przecież nic takiego nie powiedziałem. Nie? Czy ja powiedziałem, żeby głosować na tych czy na tych? Nie. Twierdzę i jako policjant, my jako podczas pełnienia służby w policji nie możemy, my jesteśmy jako antypolityczni, tak? Apolityczni. Tylko nie chcę tutaj za dużo powiedzieć jakichś słów, które by mogły być źle zinterpretowane przez innych, bo powiedzmy źle postawiłem przecinek i inaczej. Dlatego nie chcę się wypowiadać tej kwestii, ale ogólnie rzecz biorąc, w myśl ustawy policjant jest apolityczny i tego się trzymajmy. Jak jest naprawdę... Tego nie mogę powiedzieć, w sensie nie wiem. Ja jestem osobiście osobą wolną, w sensie od jakichś tam, powiedzmy, nakazów z góry i tak dalej, na kogo mam głosować czy coś, nie? Żeby było to wiadomo. I na każde wybory, czy to prezydenckie, czy do samorządu, czy europarlamentu i tak dalej, zawsze byłem. Kiedy miałem możliwość, to jest mój obowiązek i każda osoba powinna iść, nawet jeżeli nie ma pomysłu, niech oda głos wolny. Nieważny, ale żeby była frekwencja, żeby ta osoba, która tam ma monopol, żeby ona jednak nie miała tak łatwo tego monopolu, w związku z czym twierdzę, niech idzie każdy ze swoim własnym sumieniem oddać głos, czy to nieważny, czy to na pana Kowalskiego, czy na pana Nowaka. Wróćmy do strongmanów i sportu, który uprawiasz, bo nazwisko Schwarzeneggera tutaj padło. Miałeś okazję zapalić cygaro ze Schwarzeneggerem. Ja liczę na jakąś anegdotkę. Nie wyjdziesz stąd, dopóki ja nie słyszę jakiejś anegdotki o bohaterze mojego dzieciństwa. No co, no... To było u niego w domu? Tak, u niego w domu, w Kalifornii. Jest. To był dla nas wszystkich szok, bo pierwszy raz były organizowane zawody. Powiedz, kiedy to było właśnie, co to była za sytuacja, że tam się w ogóle znaleźliście? Inaczej, tak. Zaczynając od początku. Mamy rok 2010. Zacząłem trenować strongmana w 2008. Startowałem w jakichś tam amatorskich imprezach. W 2009 w miarę już mi wychodziło w tym strongmanie i udało mi się zakwalifikować poprzez nie konkretne kwalifikacje, tylko że wywnioskowali, że to akurat może być ten dobry zawodnik.
I razem z trójką i dwójką innych znajomych pojechaliśmy do Stanów Zjednoczonych na pierwszą imprezę Arnold Classic World Championships. I to były amatorskie zawody Strongman, które zrzeszały w tamtym czasie w okolicach 50 zawodników. W 2010 miałem pierwsze te zawody, no i w sumie na tam 50 zająłem chyba 22 miejsce, jako młokos, młody, 18-letni. I wracałem tam ciągle, mówiłem, wygram w końcu te zawody. No i udało się wygrać w 2017. I w momencie, jak wygrałem tego Arnolda, to miałem możliwość startu w kategorii pro. I w momencie, jak na następny rok wróciłem, jeszcze w tym 2017 mogłem polecieć raz na imprezę pro, czyli zawodowców, do Johannesburgu, do RPA, na Arnold Classic. Bez sukcesu. Od razu powiem, że w zawodostwie nie było żadnych sukcesów w kategorii pro Arnold. Nie mam szans z moim martwym ciągiem. Tam musisz mieć naprawdę kozak martwy ciąg. Ale w momencie, jak wystartowałem już na scenie głównej Arnold Classic Pro, to później był cały cykl imprez na każdym kontynencie. I ten cały cykl imprez zrobiłem oprócz Australii. I następnego roku, już tam to dosłownie dokładnie było, jak byłem w Maroko, ale ze znajomymi, dostałem maila, że Arnold Classic pierwszy raz będzie organizować zawody w styczniu 2019 roku w Santa Monica, w Kalifornii, w jego tam powiedzmy miejscowości. I to będą z racji pożarów dość mocnych właśnie w Kalifornii, wyłonią wtedy najsilniejszego, takie amatorskie były zawody, najsilniejszego strażaka, do tego chcę zrobić kategorię pro i czym chciał wystartować. Ja mówię, no oczywiście, no, super sprawa. Dostałem wtedy te zaproszenie, pojechałem, znaczy polecieliśmy i tak na dobrą sprawę nikt nie wiedział, czego się tam spodziewać. No fajnie, no tam było tylko w repertuarze, że spotkanie, meeting z Arnoldem na Gold Gym w Kalifornii, mekka kulturystyki, przepiękna sprawa, przepiękna siłownia i tam Arnolda poznałem, znaczy już wcześniej go powiedzmy już miałem okazję poznać na zawodach wcześniejszych Arnold, ale tam można było powiedzmy porozmawiać. To taka tutaj anegdota, to koszulkę, którą pierwszą miałem w 2010 roku, taką szarą z tych zawodów, on mi podpisał, autograf dał, zdjęcie zrobiliśmy, jest gablotka u mnie w domu, jest w kraju. No to jest Mistrzostwo Świata, ja przecież w tej koszulce spałem, ja do kościoła bym chodził w niej, bym tam chodził, także jest ona już tam podpisana, w gablotce jest. I następnie wróciliśmy do siebie i dostaliśmy informację, że mamy spotkanie. Ja mówię, okej, okay, wsiadamy, że tylko ubierzcie się jakoś nie w dresie. Ja mówię, dobra, no to wiesz, zakładasz dżinsy, tam koszulkę i jedziemy. I co się okazało? Nie wiedzieliśmy gdzie, pojechaliśmy do Arnolda do domu, nie? Także powiem to, jak się okazało, że jedziemy do Arnolda, sami organizatorzy tam znali go, ale oni nie spodziewali się, że Arnold zaprosi wszystkich zawodników Strongman do siebie z kategorii pro. No i mieliśmy tą przyjemność właśnie tam spędzić. On tak co roku robi, czy tak raz zrobił? Teraz sobie? Właśnie co roku, teraz było w tym roku, też zaprosił wszystkich do siebie, także no, mam nadzieję, że to będzie co roku, będzie możliwość na przykład pojechać do niego, bo to jest mega przeżycie, nie? On sam wszystkich zszokował tym. No mega przesympatyczny człowiek, powiem szczerze, osoba, która doszła do takiego sukcesu, czy filmowego, politycznego, czy sylwetkowego, nie ma kompleksów. I osoba taka bez kompleksów, ona podchodzi do każdego równo, tak mi się wydaje, on jest tak wychowany, że w momencie, tak jak co do tego cygara, wszędzie było otwarte, powiedzmy, szkatułki z cygarami, a ja no to biorę, nie? Obcinam sobie, palę jedną, tutaj fajnie, jak już później podchodzi Arnold, nie? On się pyta, czy wszystko w porządku. Ja mówię, bardzo dobrze, powiem szczerze, że jestem w szoku, że jestem tutaj. I on też chciał cygarkę odpalić, a ja szybko wziąłem w zapalniczkę, odpalił, a mówię, dobra, gadamy, ne? I powiedziałem mu, że jestem bardzo w szoku, że nie spodziewałem się w ogóle tego nigdy w życiu, żebym był w Stanach Zjednoczonych u niego w domu, gdzie jestem. To jak sen, nie? No, czeka, aż się obudzi. Tak, ale to teraz ja się śmieję z tego, jak to tam wyglądało, tak? Ale dla mnie to było przeżycie mega, a on sobie już tak, wiesz, cygarkiem tutaj coś sobie tak, ten, no mówię, słuchaj, ja miałem w wieku tam chyba 17 czy 18 lat, wygrał zawody kulturystyczne. W ten czas miał możliwość wyjechania do Anglii, trenować z ówczesnym jakimś tam mistrzem kulturystyki,
I wyjechał. I on właśnie mi opowiadał, w momencie, kiedy ja miałem taką możliwość, w wieku 18 czy 19 lat wyjechał do Anglii i tam trenował u niego. Wstawał zawsze o godzinie 4 z rana i on tak jak opowiadał, 4 z rano, bez śniadania, biegał szybko na siłownię, tam z tym chłopem adrenaliną, mówi, tak się dobrze czuł, że mógł w ogóle z nim przebywać, rozmawiać z nim, nie? Przysiady, martwe ciągi, on opowiadał, a wiesz, weź o 4 z rana zrób tam no trening, tak, taki trening opowiadał mi tak z taką pasją, nie? Że on mówi, spokojnie, ja wiem jak się czujesz, nie? I wiesz, tak chwilę porozmawialiśmy, to było, mówię, takie ciekawe i bardzo ciepły, przyjazny człowiek. Otwarty naprawdę do ludzi, mówię, no nie chcę aż tak za bardzo mówić superlatywu, bo sobie pomyślą, ty, co za kurde gość, nie? Ale ja tu nie mogę, że tak powiem... Słuchaj, jak ja bym spotkał Arnolda Schwarzeneggera i palił z nim cygaro, to ten podcast był tylko o tym. No. Ja bym miał już 47 odcinków tylko o tym, jakbym o tym opowiadał. Nie, nie, bardzo to... fajne przeżycie. Mega szacun za to, jakim to jest, jaki to jest człowiek, jak się udziela, jak pomaga i tak dalej. Wiadomo, jak każdy człowiek ma pewnie swoje ciemne strony, które dobrze kamufluje. Ja, ale ja nie mogę powiedzieć, że to jest teraz święty, bo on wszystko jest idealny. Pewnie ma swoje jakieś tam wady i tak dalej, ale ja go poznałem jako mega gościa naprawdę, który ma naprawdę miliony i to w ogóle się z tym nie odnosił, rozmawiał z tobą w pośmiu, a się pogadał. Później miał tam jakieś... Spotkaliśmy się u niego w salonie, no w groma same karki, wiesz, nie? I tak, wiesz, i każdy słucha, kurde, w szoku, kurde, super. A on mówi, no tutaj możecie palić sobie cygara, to jest mój dom, wiadomo, rodzina, ale mam już przyzwyczajone swoją żonę, że mogę palić, także możecie, nie? Barek tam czekał i tak dalej, mogłem zwiedzić jego, że tak powiem, jego zdjęcia różne, które miał tam takie ze starszych lat, jak z Ronaldem Reaganem, świętej pamięci, zjeżdżał na sankach i tak dalej, tam naprawdę miał różne statuetki, różne ciekawe, miał taki, sobie przypomniałem, korytarz dość długi, i tam była flaga Ameryki, w też takiej, tak jak ja mam tę koszulkę w takiej zapakowana, elegancko powieszona. I to był właśnie z Terminatora dwójki. Nie, przepraszam, to było z Terminatora trójki. Flaga taka popalona ona była, super to wyglądało. Miał taki wielki też, powiedzmy, ścianę wielkości, powiedzmy, tego. Tej ściany i każdy jeden prezydent Stanów Zjednoczonych namalowany był Barack Obama, a następnie Donald Trump był no niestety zamalowany flagą. Chyba się nie lubią. Nie, nie lubią się. Bo to bo, totalnie na politykę. Bo Trump miał swoje reality show, w którym później zastąpił go Schwarzenegger. Też może być, ale oni mają inną politykę, powiedzmy, cudzoziemcy tak, i tak dalej. On chce inny tok rozumowania w tej kwestii, ale powiem szczerze, no wspaniały człowiek. No. Znaczy on miał niesamowitą, bo ja czytałem jego, znaczy już nie pamiętam, czy to była autobiografia, czy to ktoś napisał, już nie pamiętam, ale jego biografię czytałem. No wiesz, no do wszystkiego, absolutnie do wszystkiego doszedł sam. Tak. Przyjechał do Stanów, nie znając języka, zaczął grać w filmach, w ogóle nie mówiąc po angielsku. Jego pierwszy film to chyba Herkules w Nowym Jorku, tak mi się wydaje. Urywki są takie, jak on w ogóle to grał w taki sposób. Uwielbiam ten film po prostu, to jest takie drewno, a czy wiesz, no wygląda niesamowicie, nie? Ale takie drewno, już w ogóle nie wiedział, co on tam ma robić tam przed tą kamerą. I jeszcze on nie mówił dobrze po angielsku, miał on w tej chwili, po latach ma ten akcent taki, że I'm Arnold Schwarzenegger i od razu wiadomo, że to on mówi. Nie? On wtedy to podobno mówił tak, że się nic nie dało zrozumieć, więc wyglądać. W tym filmie był dubbing. W sensie to był, jakiś aktor, Amerykanin, podkładał głos. Nie, super, to on spełnił, że tak powiem, American Dream i fajnie jest poznać taką osobę i być, że tak powiem, częścią jego show, które on tworzy, czyli te Arnold Classic Strongman, to jest przepotężna instytucja, działałem w każdym kontynencie i naprawdę jest to coś wielkiego i bardzo cieszę się, że udało się dojść do tego. A jest jakieś takie rozróżnienie, no bo mamy Arnold Classic, mamy World Strongest Man, a są różne zawody, nie? I czy jest jakoś tak, że nie wiem, któryś jest ważniejszy, tak jak wiesz, tytuł mistrza świata i tytuł mistrza olimpijskiego, nie? I no, tak... to wiesz, na dobrą sprawę każdy jest ważny. Mamy WSM, czyli World Strongest Man, czyli Mariusz Pudzianowski, pięciokrotny mistrz świata, strongman, ale w międzyczasie była firma IFSA, która też robiła mistrzostwa świata i do IFSY
tam startował Zydrunas Savickas, Wasyl Virastiuk, bardzo mocny Misha Koklajew, bardzo mocni zawodnicy i tam na dobrą sprawę chyba Zydrunas Savickas zdobył dwa razy WSM Mistrzostwa Świata innej federacji, ale nie a tej głównej federacji, co Mariusz Pudzianowski zdobył, zdobył cztery razy. Czyli suma summarum zdobył 6 razy Mistrzostwo Świata. Tylko, że tylko się mówi o Pudzianie, że to on zdobył jak największą ilość. Ale jeżeli wchodząc tak głęboko w szczegóły, na Arnold Classic Savickas zdobył chyba 8 razy Mistrzostwo Świata, bo to jest też nazwane jako Mistrzostwo Świata Arnold Classic. Na takiej zasadzie to są najcięższe zawody strongman na świecie. Najcięższe. Tam pokonywali bariery z roku na rok i co roku dawali coś takiego przepotężnie wielkiego, ciężkiego, chociażby na początku Hunter, który ważył 80 kilo, gdzie teraz my na amatorskich zawodach to robimy, ale kiedyś tego nie było. I miałeś tego Huntla wyciskać ponad głowę, to ludzie się tam łamali, nie? Ale to taka ewolucja sportu strongman jest przepotężna, że mówię, no teraz to, co kiedyś było na Mistrzostwach Świata strongman 2004, 5, 6 powiedzmy, to teraz jest normalnie na zawodach strongman w Polsce i to nie jakiś tam mega, mega, mega ciężkich, także ewolucja. Znaczy to właśnie to jest ciekawe, jak te, bo to samo w crossficie też widać, nie? To w sensie w każdej dyscyplinie. W każdej. No, przecież też ten rekord w maratonie jest poprawiany co ileś tam lat. Nie? Już się nie da szybciej. Już się nie da szybciej. Usain Bolt, już nie pamiętam ile on ma na tą setkę, tam te 9, co, nie wiem, naprawdę nie pamiętam. Ileś ma. No już się nie da szybciej. No to znowu pobił ten rekord, wiesz. I tak w kółko cały czas gdzieś tam się to popycha do przodu, nie? Dokąd granicy? Dokąd granicy? I znowu wracamy do pierwszego tematu. Tak. Genetyka i tutaj jakieś powiedzmy genetyczne wzmocnienia już za dziecka, nawet jak jest zarodek, to już tam powiedzmy dodadzą jakiś dodatkowy i wtedy wyrośnie. No Chińczycy mają bardzo luźną politykę, jeżeli chodzi o takie rzeczy. W sensie niby ich jakieś tam międzynarodowe, wiesz, regulacje też dotyczą i tak dalej, ale oni tam akurat międzynarodowe regulacje to ich tam, wiesz, jak stanowią, wiesz, 30% czy tam 20% światowej populacji, ich tam będą interesowały takie ale rzeczy. Tam widać, że to jest, oni podchodzą do każdego sportu raczej tak już od dziecka, bo zauważ, co ci dzieje. Żeby zdominować. Wszystko tak. Robią tak, że po prostu mają ale program, od, ale żeby od zdominować. Małego dziecka już tam zasuwają ostro. Nie? Co, to by sobie pomyślał, że kurde, dzieciak 4-5-letni już kurczę potrafi zarzucić clean and jerk. Tak. No. I to technicznie, elegancko. To tak, że to wygląda. No, także tylko, że oni biorą tych dzieciaków, znaczy no strzelam liczbami, nie, ale powiedzmy biorą 100, a do zawodostwa jest w stanie dotrwać, wiesz, trzech, nie? Bo reszta się po drodze, wiesz, tu połamie, wysypie. Tu pozrywa, tu posypie, tu tak dalej, nie? No to racja, no niestety, taka to kolej rzeczy. To Kubańczycy mają podobny taki, tudzież mieli kiedyś taki program chyba zapaśniczy, bo tam zapasy takim bardzo, bardzo, wiesz, sportem narodowym, nie? To kiedyś w jakimś podcaście słyszałem, że Kubańczycy mieli taki program właśnie, że te dzieciaki były brane w bardzo młodym wieku, gdzieś tam zbierane z ulicy dosłownie, ale to było do tego stopnia, że one rywalizowały w tych szkołach, czy tej jednej, nie wiem, czy to była jedna szkoła, czy kilka szkół, rywalizowały ze sobą jedzenie. Że jeżeli byłeś, wiesz, na szczycie klasy, nie miałeś najlepsze po prostu wyniki, to dostawałeś więcej jedzenia, nie? Więc miałeś w ten sposób motywację. Ich motywować, wiesz, po prostu zupełnie inne podejście do sportu, nie? No jest tak, no także co kraj to obyczaj, nie? No. Tutaj Mich Wypych zadaje pytanie. Thor Bjornsson czy Eddie Hall? Nie wiem na jakiej zasadzie masz ich wybrać i do czego. Do konkursu piękności. Do konkursu piękny. Który jest najpiękniejszy? Dwa brzydale. No. Nie, powiem, że wiadomo o co chodzi. Chodzi o Mistrzostwo Świata 2017 roku i Mistrzostwo Świata 2018, które zdobył Thor Bjornsson, a Eddie Hall wygrał rok wcześniej. Już zdobył tytuł Mistrza Świata i skończył karierę. A kwestia jest tego typu, że Thor Bjornsson dość mocno rywalizował o pierwsze miejsce z Eddiem Hallem. Wygrał o jeden punkt. Tylko bardzo dużo, że tak powiem, w związku z tym rokiem jest zadym. Mianowicie ja śledzę troszeczkę historię Strongmana i World Strongestmana również. Rok 2017 był dość specyficznym rokiem. Mianowicie organizator tych zawodów i współorganizator Colin Bryce, ogólnie Anglia organizuje te zawody. Dawno nie było Mistrza Świata z Anglii, no bo nie było. W związku z czym
Wszystko się, to jest tylko i wyłącznie taka, o, zaznaczam na teorii wstępie. Pogłoski i teorii spiskowe. Nie lubię teorii spiskowych. Ale ta jest fajna. Ale posłuchajcie, drogie dzieci. Ale to jest twojego podwórka, więc to jest fajne. Tak, tak. Mi to kolega mówi i tak dalej. Tak. I ogólnie rzecz biorąc, chodzi o pieniądze. Mianowicie, Eddie Hall zdobył tytuł Mistrza Świata w konkurencjach stricte trójbojowych w finale. Nigdy w historii Strongmana nie było czegoś takiego, że finałowe konkurencje były tylko i wyłącznie, ta była jedna konkurencja opona, 400 czy 500 kilo na ilość powtórzeń. I to była jedna konkurencja szybkościowa, dynamiczna, gdzie Eddie Hall ma mocną oponę. Ciekawe czemu. Czyli reasumując, idąc tym tokiem rozumowania teorii spiskowych, konkurencje były ułożone stricte pod Eddie'ego Halla. Wszystkie. I to nie ulega wątpliwości. Każda jedna osoba, która troszeczkę się zagłębi w temat, będzie wiedzieć, nie było walizek, nie było joka. Nie było konkurencji tych, co zawsze były na zawodach. One były zawsze, teraz nagle nie ma. W związku z czym, wiem, jakie są konkurencje, działamy. Widać ewidentnie presję organizatorów, żeby mistrzem świata był Anglik. Ale Hafþór Björnsson podjął rękawice, walczył ostro, w związku z czym przegrał, ogólnie rzecz biorąc. Mało mu tam zabrakło, mianowicie chodziło też o wyciskanie platformy ponad głowę, że niby robił podsiad, czy tam double dip, czy jak to tam, niby tam biodra. Bo na proste nogi trzeba wycisnąć, tak? Tak, no. Patrząc film Eddie'ego Halla, a Hafthora Björnssona, Eddie Hall robi to książkowo, sur konspekt. Hafthor Björnsson, no wielkolud, ułożyć się pod tą platformę, bo to czysta fizyka jest, nie? Spójrz na przykład, mają na tym samym poziomie, powiedzmy, dany ciężar, on jest wyższy o kilkanaście centymetrów. Inaczej się ta dźwignia rozkłada. Tak, inna jest dźwignia, w związku z czym wyciskał tak, a nie inaczej. Ja nie chcę tutaj, nie jestem żadnym, powiedzmy, profesorem z konkurencji Strongman i nie będę mówić, czy bym zaliczył, czy nie, aczkolwiek jeżeli ja bym to miał, powiedzmy, że tak powiem, zaliczać, z tego materiału dowodowego, który jest, czyli chyba dwie kamery, ja bym zaliczył, ale zaznaczam, na żywo czasami inaczej wygląda niż na filmie, w związku z czym nie chcę się wypowiadać na ten temat, ale na podstawie tylko i wyłącznie tych dwóch filmów, to bym ogólnie zaliczył, bo miał każdy jeden taki, powiedzmy, w cudzysłowie koślawy wycisk. Tam nie było podsiadu stricte, podsiad tak jak... Że nogi ugina. Nie, tak? Nie było. Tam było delikatne wypięcie miednicy, ale on po prostu się nie mieścił w tą maszynę. Ale no, to jest moja tylko i wyłącznie opinia, nie każdy musi się z nią zgadzać i tak dalej. I chodzi o to, że tam się wywołał spór dość mocno, bo bardzo mocno był przygotowany. Eddie Hall wygrał Mistrza Świata. Dziękuję, na razie ma Mistrza Świata. Pocałujcie mnie w pompkę za przeproszeniem. Mam tytuł najsilniejszego martwego ciągu. Mnie już nie obchodzi dźwiganie ciężaru. Już nie. Już, ale przez tam 4 lata, czy ile, tak? Długo. I go to nie obchodziło. Widać, że pewne sprawy nie zostały wyjaśnione, gdzie na przykład Hafthor Björnsson jego robił zawsze, praktycznie na każdych zawodach, a tu nagle na tych zawodach, których chciał wygrać pierwszego mistrza świata zdobyć, takie coś. I było mega zażenowanie, wkurzenie i tak dalej, ciśnienie. Następny rok startował, wygrał zawody bez problemu. Wtedy nasz Mateusz Kielszkowski zajął drugie miejsce. Pozdrawiam, Mati. I sytuacja wygląda następująco, że rozeszło się tobie po kościach. Wszystko w porządku. No bo dobra, wygrałeś na tych konkurencjach, byłeś lepszy, zapomnijmy tematu. Ale sytuacja taka, że Hafthor Björnsson u siebie na siłowni pobija rekord świata w martwym ciągu 101 kilo, 501 kilo. Hafthor Björnsson zrobił to może nie tyle co bez problemu, ale zrobił to dość fajnie, płynnie. Nie wyglądało, że walczył jakoś strasznie. Eddie Hall podobnie zrobił, mają podobne martwe ciągi, tak? No ale teraz ego tutaj zabuzowało, a o Eddie Hallu się troszeczkę cicho robi, z racji tego, że już nie jest strongmanem czynnym, trochę na YouTubie działa i tak dalej, no to co, trzeba podkręcić aferkę. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To będzie walka bokserska przecież. Tak, ale dlatego mówię, jak nie wiadomo, o co chodzi o pieniądze. Oni, ja bym się nie zdziwił, oni mogą się żreć, mogą się zablokować na Facebooku, ale oni się znają kupę lat. Oni nawet mogą się spotkać, ale się nie spotkają, bo kurczę, wiesz, prawilnie nie? Tak, no. Ale tam, emocji nie będzie. Jeżeli Hafthor Björnsson mówi na streamie, że podpisz kontrakt, bo to jest mój kontrakt życia, jeżeli on wypowiada te słowa,
a on zarabia naprawdę kolosalne pieniądze w Strongmanie. Kolosalne pieniądze. Jeżeli on takie coś wypowiada, to naprawdę musi być położony naprawdę kilka grubych baniek, że jednak decyduje się na start w boksie, bo to wiadomo, no co to będzie za boks. No, znaczy ja widziałem te jego pierwsze treningi bokserskie, to jest tak to, wolny, jakby to no, ja myślałem, że w zwolnionym tempie puszczają. Nie, ale no, to chodzi o show, tak? Nie, no wiadomo, że tak. Ja bym chętnie tutaj chętnie tą walkę obejrzał. Sponsorzy się znaleźli z Arabii Saudyjskiej, mają kasy full, oni mogą się bawić. No, dokładnie. Tak wygląda, no poniekąd jest to smutne, poniekąd zabawne, ciężko też się określić. Ja bym chciał widzieć Haftora Bjornsona i Eddiego Halla, którzy są strongmanami, dźwigają, są cały czas w tym sporcie, promują ten sport. Haftor Bjornson ponad 3 miliony followersów, to w jakiś sposób promuje i tak dalej. Właśnie. Eddie Hall podobnie, tak? W związku z czym, żeby w jakiś sposób to działać, ale tu chodzi o kasę. Mhm. Oni też nie są głupi, jeżeli oni dochodzą do takiego poziomu z tym zdrowiem, to mają, powiedzmy, świadomość, na czym stoją, bo tam na pewno nie wydają małych pieniędzy na to. Ale jednak lepiej, że tak powiem, uspokoić to, wyciszyć organizm. Patrz na Mariusza Podzianowskiego, on wiedział doskonale, o co chodzi. Po co się szarpać? No właśnie, taki dokument, taki widziałem chyba na YouTubie o Eddiem Hallu, właśnie o tym roku, kiedy wygrał to mistrzostwo. No walczył o życie. Ale... Że on dosłownie, przez to, bo on jest, on nie jest niski, ale on jest relatywnie 3 centymetry niski. Wyższy ode mnie. No, ale to jest, ale jak... No, a waży 190 kilo. Dokładnie, ale w porównaniu do Bjornsona, tak? No, który ma mierzy ponad 2 metry, no to jest niski w stosunku do niego, nie? O to mi chodzi. A ważyli mniej więcej tyle samo. Tak. Więc jak go pokazali, jak jeszcze był ściśnięty tutaj, jak mu tutaj wszystko podeszło do góry, to w ogóle tutaj nie było szyi. Jak on oddycha w ogóle, wiesz? I on już tam ledwo... Stary, wyobraź sobie, jak on musiał zawiązywać buty, czy co? No to jest tragedia. Podejrzewam, że ktoś musiał. To jest kalectwo, już nazywajmy rzeczy po imieniu, bo w tym przypadku to już jest... I dlatego też poniekąd rozumiem ich, że tak powiem, działanie. Zarobią sobie kupę kasy. Możliwe, że Po Bjornsonie, przez to, że jest takim genetycznym freakiem, jest taki ogromny, to nie, znaczy, no wiesz, no nie wiadomo, jak to będzie, bo on też dosyć młody jest. No, nie, 31 lat chyba ma, czy albo 2. Gówniarz. No. Ja mam 35. No to gówniarz. Nadszarpnięty zębem czasu Ale jeszcze siwizny nie ma, tak więc jest spoko. I wiesz, no więc nie wiadomo, jak to będzie za 20 lat, jak będzie miał 50 czy 50 parę, ale ogólnie po nim, przez to, że jest taki wysoki, to jak on waży te 220, to się jakoś tak rozkłada, że to nie wygląda, że to jest dla jego ciała za dużo. Wiesz? Tak, ale uwierz mi, na żywo monstrum. To jest takie... On by się tu w te drzwi nie zmieścił. No, fotkę z nim zrobiłem, jak kurde, no baby jestem, czyli dziecko, naprawdę małe dziecko. Ja pindole. I wrzuciłem fotkę na Instagrama, patrzę, przyciąłem jeszcze kurde chyba mu delikatnie głowę, bo się nie mieścił w kadr, nie? Słuchaj, jak ja bym sobie zrobił z nim zdjęcie, to pewnie bym wyglądał jak ta jego żona, do pasa bym mu sięgał, wiesz, taki malutki. Byś musiał ogolić bródkę i byś musiał mu amku dawać, no, nie? Może kanapkę z masą orzechową. Tak. Ale tak to mogłoby wyglądać. No, to rzeczywiście, no. Ale wiesz, no wiedzą chłopaki, co robią, zdają sobie z tego sprawę, że ich czas, powiedzmy, zdrowie może na to nie pozwala być na takim wysokim poziomie. I to nie będzie już drugiego Savickasa w tym sporcie, bo Savickas jest no tyle niezmordowany chłop. Niezniszczalny, nie? Niezniszczalny, pewnie ma tam jakieś bolączki, mniejsze czy większe. On zaczynał, bo on jakby walczył z Pudzianem, ale on zaczynał przed nim, po nim? Przed. Przed jeszcze. On miał pierwsze starty chyba w 96 albo 7, takie amatorskie, no. Ale był taki moment, nie wiem jak on teraz wygląda, ale był taki moment, jak był taki super Skut. Wycięty. No. Ale tak wyglądał po prostu dziwnie. No teraz znowu wrócił do swoich, ale pewnie dba o dietę. No. To chodzi też takie coś, takie oczyszczenie się przyda, jeżeli całe życie śmieciowe żarcie wcinasz. Te nawyki muszą być zdrowe. Co ja jestem za tym, żeby jeść czysto. Ne? Można sobie zjeść tam, powiedzmy, czasami tam fast fooda i tak dalej, bo dzisiaj jest dzień burgera. Dzięki Bartek Schroeder, że mi o tym powiedziałeś, nie wiedziałem. Tak jest. Także mówię, no tak to wygląda, ale ogólnie rzecz biorąc trzymać michę, że wiesz co jesz. Także mówię, będą chłopaki robić kasy, później znając życie pójdą sobie w filmy jakieś, promowanie jakiejś tam swojej marki i tak dalej, są ustawieni do końca życia. No właśnie, i a propos tego, co powiedziałeś też wcześniej, tego, że ty robisz cardio, także dbasz też o ten aspekt bardziej taki zdrowotny tego swojego treningu, ale z drugiej strony patrząc na to, co trzeba ze swoim ciałem zrobić, żeby stanąć na tym czubku włóczni, czy ty masz tak jakieś bardzo skonkretyzowane plany tego, co chciałbyś jako strongman osiągnąć? Ten rok idzie w odstawkę, to jest pewne, bo jako też
startowałem, tak, bo miałem później kontuzję, jedną, drugą, musiałem przeczekać i w tym roku miałem koncepcję, żeby wystartować w zawodach, nawet już miałem kilka pierwszych swoich treningów z powrotem, fajnie wszystko to wyglądało. Ten rok idzie o stawkę, cztery imprezy zostały mi odwołane, które sam jestem organizatorem, ale normalna kolej rzeczy, zdawałem sobie z tego sprawę, że tak będzie, także nie ma tam żadnego ciśnienia o to, ale ogólnie sezon strony w tym roku prawdopodobnie jego nie będzie. Na następny rok chciałbym, jeżeli wszystko będzie w porządku, będę się dobrze czuć, jeżeli mój organizm będzie mówić tak, działaj, no to zrobimy, na pewno to nie będzie na zasadzie takiej, tak jak wcześniej, kiedy mój organizm mówił już stop, nie rób tego, a ja sobie wtedy brałem garść tabletek przeciwbólowych, zapijałem i strzała na trening, bo był wyścig szczurów, chciałem zdobyć tytuł Mistrza Świata, zdobyłem, wtedy były przygotowania do Arnolda i tak dalej. Nie miałem totalnych szans tam z moimi wynikami siłowymi, ale kurczę, ja robiłem 100% na siłowni, byłem poświęcony, zaangażowany, no i taka kolej rzeczy, no po prostu pewne rzeczy się dzieją, tak? Ale chciałem w Polsce postartować trochę, pozaliczać kilka startów, może za granicą wyjechać, jak już będę, powiedzmy, przygotowany. Na razie w Polsce, tutaj na podwórku naszym podziałać i zobaczymy. Może w następnym roku uda mi się znowu zorganizować imprezę w Ptaku. Duża impreza. Impreza w Ptaku. Ale to mówimy cały czas o takich planach relatywnie najbliższych. Tak. Nie? A masz jakiś taki plan, który jest gdzieś tam na horyzoncie, który wiesz, gdzieś tam daleko, który taki, że jak go osiągniesz, to powiesz tak, zrobiłem to, co miałem zrobić w tym sporcie. Idę palić cygara do Santa Barbara. Santa Monica. Ja jestem realistą i ja nie jestem żadnym marzycielem. Ja wiem, że i też sobie stawiam wysoko poprzeczkę, ale pewnych kwestii nie przeskoczę. W związku z czym to, co zdobyłem w Strongmanie, czyli tytuł Mistrza Świata, miałem możliwość startowania z najsilniejszymi na świecie. Jakby się udało kiedyś wystartować na World Strongest Man, tam gdzie Pudzianowski, chociaż być tam w tej ekipie 30 chyba dwóch zawodników, byłoby świetnie. Ale na razie jeszcze to jest daleka droga. Strongman bardzo mocno postępuje, wyniki siłowe bardzo mocno idą do góry, niewyobrażalnie szybko, rodzą się nowe jakieś nabytki, powiedzmy gdzieś tam w kurach Kaukaz, nie, rośnie jakiś urusek wielki, nie? Wielkonakoneczny na przykład z Ukrainy, chłopak 21 lat, on robi kurczę w trójboju siłowym ponad 1000 kilo. No ale mówię, to jest koleś 180 kilo, gówniarz, to jest gówniarz. On ma twarz... waży 180 kilo? Tak, no mówię, no... Naprawdę są takie rodzinki przez ten internet też poniekąd, bo kiedyś kto by pomyślał. Wychodzą takie, tak, nagle można tak, zobaczyć, znaleźć kogoś takiego, no, w ogóle, nie? Bo kiedyś to co, był wielki chłop na wiosce, wielka łapa jak bochen chleba. Tak trzeba było, on by mógł wyciągnąć być... samochód z rowu, to tak, wywołali tak, tyle, nie? On by mógł być takim Haftorem Bjornsonem naszym polskim. No ale ty przecież on nie wiedział, tylko tak. Do domu i zjeść chleb i spać. A tu się okazuje, że on się może dowiedzieć, że o, tutaj, no, ja coś tutaj właśnie, mogę zrobić. Dlatego i tak jak mówiliśmy już w tym podcaście, że postęp jest fajny i to on takie rodzinki może wyciągnąć, nie? Którzy zobaczą, że ma miejsce, powiedzmy, gdzie może sobie potrenować, postartować i osiągać sukces. No. Tak, żeby w odpowiedni sposób jakby z tego postępu korzystać. Oczywiście. Bo to jest też takie zabawne, że 4 miliardy lat ewolucji, wiesz, ci naukowcy wszyscy w tych uniwersytetach, w tych laboratoriach, siedzą tam, te układy scalone, tam lutują, nie? A ludzie używają tych, wiesz, tych przeciwstawnych kciuków i tych niesamowitych narzędzi, które wysyłają sygnał w kosmos i on z tego kosmosu wraca gdzieś indziej i leci, wiesz, coś tam, żeby zdjęcie dupy wrzucić, nie? Że to do tego, że to finalnie to wszystko do tego akurat służy. Znaczy, no mówię, no niestety, trzeba dobrze korzystać z tego. Znaczy, żeby nie było niektóre zdjęcia pup, ale nie, no, wizualnie. No, jakby, ale sam lajkuję! Stary, kurczę, no co ja ci będę ściemniał, że nie? No pewnie, że tak, to jest normalna kolej rzeczy. Lajkujesz, ale w trakcie jesteś zniesmaczony. Że tak... Nie, to że zniesmaczony, to po prostu głęboko wchodząc w ten tyłek, w sensie zdjęcie tego tyłka, o, w ten sposób, głęboko tak zagłębiać się po prostu nad logiką. No. Znaczy nie, umówmy się, że nie ma nic złego w tym, bo dużo osób zarabia na tym, jak wygląda. Czy to naturalnie, patrzmy, nie wiem, modelki takie modowe, no to okay, czy no, to jakieś fitnessiary, czy fitnessiarze. Spoko, to jest fajne. To jest akurat, z tym zdjęciem tyłka, to jest akurat taki przykład, może on jest długo już, ja bym bardziej się tutaj przyczepił, bo samy tyłek to nie jest zły. No. Ja bym bardziej się przyczepił właśnie do takich innych, takich szokujących, tego typu lizanie deski klozetowej, tego typu, że ludzie, żeby ściągnąć uwagę
Bo to tak się przyjął, że pokażę tyłek. I wtedy nagle, kurde, jakaś tam część moich koleżanek, tak, fitnessiarek, no to powiem, ten sumik jest jebnięty. No przecież lajkuję. Nie, to jest akurat jeszcze, to jest do ogarnięcia. Jeżeli tam startuję, chcę pokazać swoją sylwetkę, coś, dobra, to jeszcze w jakiś sposób zrozumiem, tylko... No trudno usprawiedliwić lizanie deski klozetowej. No, nie można. I właśnie to czasami... Nie chcę mówić, że tyłek w jakiś sposób on zapoczątkował lizanie deski klozetowej, chociaż są blisko siebie, aczkolwiek... są powiązane. Tak. Ale nie, wiesz, to może być jakby pewnego też rodzaju negatywny postęp, na zasadzie takiej, że kiedyś szokujące było wypinanie dupy, potem się ta dupa opatrzyła, już nie była szokująca. Ale no to tak samo to było, trzeba wypiąć coś innego, tak. Potem zrobić to, potem tak wiesz, nie wiem, zjeść żywego jeża, wiesz. No, już... Tak samo jak ten temat już poruszyliśmy w kwestii, no mówię, jak była Big Brother, pierwsza czy druga edycja, Ken z Frytą działali tam pod bąbelkami i to był szok dla całej Polski. No każdy o tym gadał, każdy brukowiec później Cejrowski wziął na przepytkę Frytę i usmażył ją. Tak, także... no to był temat dla całusiej Polski, teraz, wszystkich gazet. Teraz jakby coś takiego było, przecież... I uprawiali seks w telewizji. Okej, boomer, wiesz. No i tyle. No i to wszystko. Koniec tematu, pozamiatamy. No, tematów jest groma, internet jest bardzo dobrą rzeczą, ale też czasami źle używany może być złą rzeczą. Tak jak też mówiliśmy na ten temat, że ludzie czytając albo oglądając filmy z żółtymi napisami robią się ekspertami w każdej dziedzinie, dlatego czasami, ja nie mówię, że oglądanie takich filmów jest złe. Okej, możesz obejrzeć, wyciągnij swoją opinię, ale nie narzucaj tej opinii innym też, że ty mówisz źle na pewno, bo tam ktoś coś mówił. Problemem jest branie z automatu tych rzeczy od razu jako argument, jako po prostu... Najwyższy argument za tym, że coś tam, nie? No bo tam jakiś film, on był zblokowany, dlatego na CDA oglądałem, bo tam wielkie firmy i tak dalej blokują, płacą kolosalne pieniądze dla Facebooka, później dla Bill Gates, tam przecież on chce zarobić miliardy kolejne i tak dalej. Teorie spiskowe. Tak samo tutaj mówię, możemy poruszyć ciekawy temat właśnie tych szczepionek, tak? Bo to jest teraz taki wrażliwy temat, później poruszymy temat 5G, później poruszymy temat jeszcze jak tutaj w kwestii na przykład tych szczepionek. No, ja nie jestem specjalistą. Od razu mówię, jestem żółtodziobem, szczepiłem się na wszystko, co było możliwe, w sensie za mało lata. Teraz nie chodzę na szczepienia, na jakieś grypy sezonowe się nie szczepię. Nie tak jak niektórzy twierdzą, że ma być szczepionka na COVID-19 i ona będzie przymusowa, jak nie, no to wtedy, bo... Ja nie wiem w ogóle skąd ta informacja, że ona będzie przymusowa. Nikt o tym nigdy nie powiedział. Z filmu. Tak, no z filmu, tak. Oni będą... Ale nikt nie mówi, że ona będzie przymusowa. Bo ja na przykład nie jestem antyszczepionkowcem albo proszczepionkowy. Ja po prostu jestem, wydaje mi się, osobę logicznie myślącą i tego się trzymajmy. Ja nie wyobrażam sobie, że w momencie za rok powstanie jakaś szczepionka na jakąś tam chorobę. Powiedzmy przykład teraźniejszy COVID. Dobra, to wal w bark, nie? No wal od razu. No przecież pójdę pierwszy z barkiem. No przecież jest chory. No przecież ja bym sobie nigdy w życiu nie dał czegoś cisnąć, tak jak powiedziała pewna znana piosenkarka. Ale wiesz, na takiej zasadzie, żeby to nie było jakichś z klinicznych, powiedzmy, badań zrobionych, testów i tak dalej, bo... No bo po prostu nie. No niech to będzie opatentowane konkretnie, że to już będzie na pewno pewne i wtedy możemy podziałać, ale ja też nie wiem, czy bym czuł potrzebę się szczepić na COVID. Moim zdaniem wiele ludzi miesza ze sobą pewne rzeczy, w sensie normalnie opracowanie szczepionki może trwać no naprawdę tak długie lata, że ja pierdolę, bo może być trudne, ale tak, a może trwać 4 lata powiedzmy, tak, że to jest, gdzieś tam czytałem, że 4-5 lat to jest taki... Niby dlatego też zmienili pandemię, czy epidemię na pandemię, że mogą w jakiś sposób szybciej przyspieszyć testy. Nie? Nie wiem, czy to. Posłuchaj, pierwsza rzecz. Coś słyszałem, że podobno. Mhm. Ja mówię teraz o sobie, nie? Mhm. Coś słyszałem, że podobno zmienili nazwę, definicję po to, żeby było można szybciej podobno robić te szczepionki, ale okej. Podobno. I nie wiem, czy tam, nie wiem, czy tak jest.
Nie sprawdziłem tego i nie sprawdziłem tego w filmie z żółtymi napisami, ale wiesz, ja mówię też tak w ogóle, nie? Mhm. Nie sprawdziłem tego w filmie z żółtymi napisami, tylko po prostu, no trzeba by poczytać, skąd to się wzięło, taka decyzja, dlaczego tak zrobili, wiesz, jakiś, wiesz, no naprawdę jest długi research, a nie jeden film na YouTubie, nie? Tak. I nawet jeżeli rzeczywiście prace nad tą szczepionką mają być przyspieszone, to to, że ta szczepionka może być w jakimś zgodnie z jakąś skróconą procedurą stworzona, nie oznacza, że wszystkie inne szczepionki są źle, a ludzie właśnie często przeskakują z tego, wiesz, jakby nie, bo ta szczepionka będzie niedopracowana, bo Bill Gates bo coś tam, coś tam, bo Bill Gates chce mi wstrzyknąć 5G, więc ja nie chcę w ogóle szczepionek, nie, ale to w ogóle się kupy nie trzyma. My tutaj teraz wchodzimy na bardzo drażliwy temat, ale ja jestem za tym, żeby rozmawiać o takich sprawach. Zdaję sobie z tego sprawę, że pewnie kilka lajków, unlajków wejdzie za to, tylko że ja, żeby się określić konkretnie, ja nie jestem ani nie jestem za, ani przeciw w tej kwestii. To po prostu musi być, to jest ewolucja. Nasze różne powstają choroby z racji tego, że jest tyle i tyle osób, one mutują. Normalną koleją rzeczy, że jeżeli byśmy się nie szczepili, to byłyby... To byłoby mniej osób? To by było znacznie mniej osób, by zostały zdziesiątkowane, w związku z czym... wiesz może od kiedy są szczepionki w Polsce, czy na świecie? W ogóle szczepionki? Tak. No nie, to wiesz, to nie ma konkretnej daty. Nie, to są setki albo i tysiące lat na zasadzie takiej, że ktoś kiedyś czytałem, że pierwszą szczepionką to było, nie wiem, lizanie rany chorego i tylko, że ta szczepionka działała, wiesz, 1 na 10 razy, a pozostałych 9, no, wiesz, umierało, nie? Ale takie szczepionki, o jakich teraz myślimy, że zastrzyki, to mi się wydaje, że w XX wieku dopiero powstały, ale nie wiem. Ale i na co była pierwsza? Na cholerę? Nie, czy na... Nie wiem, powiem ci, nawiązując do tego, co powiedziałeś, że miałem się dowiedzieć i się nie dowiedziałem. No, miałem zacząć robić taką serię filmów dotyczących nie tylko szczepionek, tylko w ogóle teorii spiskowych na różne tematy. Nie na zasadzie, że ja z miejsca będę teraz... Nie, wiesz, i właśnie to mi się podobał twój tok rozmowania. Ja chciałem poznać, było... okej, mówicie to, dobrze, to ja sprawdzę te zdanie. Tak. I posłuchaj, jak ja zacząłem sprawdzać... I jest jeden film w internecie, który się nazywa, a co to jest wiele filmów w internecie, ale ten akurat konkretnie się nazywa Pandemia strachu i bieda w Polsce. Film konieczny. Tak jest. 2 miliony osób go obejrzało, nie? 2 miliony ma obejrzeć, nie 2 miliony osób, tylko 2 miliony ma obejrzeć na YouTubie ponad. Ja obejrzałem od razu cały. Obejrzałem cały. I chciałem ten film jako pierwszy wziąć, że na zasadzie, okej, zobaczę co ten pan mówi i posprawdzam te informacje, o których on mówi, nie? Po pierwszym obejrzeniu z wstępnych notatek miałem 8 stron A4. Wstępnych notatek, punktów. Tak. Nie tego, że ja niczego nie wyjaśniłem, ja miałem punkty. To mi nie pasuje, muszę to sprawdzić. A ten specjalista to kim on jest, ja muszę go znaleźć. Tak. Wiesz, tego rodzaju rzeczy, nie? Dobrze, zacząłem potem... musiałem to sobie jakoś podzielić na tematy, nie? Bo on o bardzo różnych rzeczach mówi, no nie chciałem jakby całego tego filmu jakby jednym ciągiem robić. I zacząłem jeden temat sobie szukać, researchować, opisywać. Mi to zajęło miesiąc. Bo no wiesz, no bo praca, wiesz, żona, dziecko, no wiesz, no nie mam na to nieograniczonych zasobów czasowych. Ja myślę... Odpuściłeś. Odpuściłem, po prostu nie byłem w stanie... Nie ukrywam, wiesz, że ja oraz mój brat Kamil, którego też serdecznie pozdrawiam, czekaliśmy na to, bo właśnie on mi nawet podesłał sam twój kanał. Ja mówię, ty przecież Mareła znam. Ja mówię, zajebiście, no to wtedy wiesz, tutaj poczekamy, bo on tak... Bardzo chciałem to zrobić, ale stwierdziłem, że... Nie, bo to by było, że tak powiem, ty byś to zrobił, nie. Tak jak może część z nas teraz sobie pomyśli, że my tu negujemy wszystkie teorie spiskowe, tak jak nazywamy, że one są złe. Ty, część może jest i prawdy w tym. Ja nie mówię, że nie. I jak oglądając ten film, nawet nie zagłębiając się jakoś strasznie, tam było wymieszane... Dużo rzeczy bardzo rozsądnych i bardzo logicznych z rzeczami, które mi totalnie nie pasowały i które właśnie chciałem zweryfikować. Nie można tego, że tak powiem, zero-jedynkowo mówić tak czy nie. W tym przypadku to nie ma takiej łatwej, konkretnej odpowiedzi. Teraz wrzucił drugi film, też właśnie z część drugą. No, ja go słucham, bo on tam się zajmuje kryptowalutami, tak? Tak, to widziałem, że tam... No to ja słucham z racji tego, po prostu ciekawi mnie ten temat, tak? Masz koparkę w domu? Nie, te koparki się teraz nie opłacają. Ale kiedyś mieć koparkę, człowieku. To tak potąd teraz. Ostatnio było Pizza Day, czyli dziesięciolecie zapłacenia bitcoinem. Pierwszy raz za pizzę. I owy gentleman zapłacił za pizzę 10 tysięcy bitcoinów. To jest gdzieś w okolicach kilka milionów dolarów. Teraz. No. Wow.
Musiała smakować ta pizza. Musiała smakować. Ale kiedyś to kosztowało powiedzmy tam 4-5 centów taki bitcoin, teraz kosztuje 10 tysięcy dolarów. A trzeba było nie kupować tej bitcoin, tylko trzymać te bitcoiny. No, Jezus. Tak, kto to wiedział, stary? Nie, no to właśnie tak jest z takimi rzeczami. Nie? Że mówię, wiedział. Tak to wygląda i bardzo fajnie podchodzi do tego tematu, ja sobie tak słucham tym i się interesuję tematem, ale mówię, no... Jedno, co mnie uderzyło w tym jego filmie, że nie oglądałem jego filmów o kryptowalutach, tak? Natomiast no widać, słychać było ewidentnie, że on nie do końca rozumie to, o czym mówi. W sensie, że to nie jest jego pole ekspertyzy. I też między innymi dlatego, że to nie jest moje pole ekspertyzy, bo ja też nie jestem wirusologiem. No tak. W pewnym, bo to, wiesz, to kilka rzeczy się złożyło na to, że ja zrezygnowałem z tego pomysłu. Mhm. Jedną z nich było to, nie mam czasu na to, żeby zrobić to tak, jak sobie wymyśliłem, żeby to zrobić. Mhm. Dwa, świata nie uratuję, ja pojedynczo, wiesz, więc jakby jeżeli ja zrezygnuję, to się niewiele zmieni. Mogę, wiesz, mogę próbować, nie wiem, rozmawiać z ludźmi na ten temat w inny sposób, na przykład w podcastach i będę nagrywał podcast o 5G w najbliższą niedzielę. No, ciekawe. Z rzecznikiem prasowym Orange. Więc sobie... Ale przecież Orange jeszcze nie ma Playma dopiero. No, ja będę ich pytał, dlaczego oni planują depopulować Polaków i on mi będzie mówił. I jakby w tej formie, tak. Ja w tej formie się lepiej odnajduję, tak, i spróbuję w tej formie z różnymi ludźmi może czasem Ty jako głos, nie? ludu będziesz zadawać pytania dziwne, niezrozumiałe, a on ci będzie wypowiadać. Ja mam swoje poglądy na ten temat, ja mam umysł dosyć analityczny i mam dosyć dużą łatwość w rozumieniu, no może tekstów naukowych to przesadzam, ale takich koncepcji naukowych, o tak bym powiedział, ale nie mam tej wiedzy, więc w momencie, kiedy ja bym chciał to wszystko zweryfikować, ja bym się musiał najpierw tego nauczyć. Tak. Mi się nie chce znowu na studia iść. Ja już raz byłem i nie wracam. Ja dziękuję. Wątroba boli do dzisiaj. Najgorzej, po prostu nie chcę tego przeżywać po raz kolejny. Nie mam czasu na to, żeby zrobić z siebie teraz, nie wiem, wirusologa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, ale... Więc ja bardziej teraz się skupiam na wypunktowywaniu takich błędów logicznych, jakby nie ten, tylko ostatnio mi ktoś w komentarzu napisał, właśnie, bo ja napisałem post o Edycie Górniak właśnie, nie? Tak. I w komentarzu mi ktoś napisał, że a właśnie, że głos Edyty Górniak powinno się traktować poważnie, bo jakoś ją wrzucają na okładki gazet, a tych naukowców nie. Ja sam się, jeżeli to jest dla ciebie argument, no tak, ale to mama Madzi też była na okładce. No. To w takim razie też może się wypowiadać na temat, wiesz, no to... Mama Madzi poniekąd celebrytka, tak? No to oczywiście, tak. No teraz no, każdy łatwo, wiesz, ale kwestie z tego typu, no niestety, znaczy niestety, no ale takie skonstruowane, no. Boże, zaczęło się sportowo, a teraz ludzie już i po prostu... schodzimy, już... kurde, na psy, znaczy już... nie na psy, tylko schodzimy, nie, przepraszam, oczywiście. Do ministerstwa ale... listy piszą, że co tu się dzieje w ogóle, o czym oni mówią. No, ale no mówię, no dobra, nie ma co tam kontynuować tematu pani Edyty Górniak albo kolejnego sportowca, który w TVP zjechał niemieckiego profesora. Niemiecki? On po polsku? Ja, to jest w ogóle, tak. on ma jakieś korzenie niemieckie? Ja nie mam pojęcia, że może miał dziadka w Luftwaffe, nie wiem. Tylko kwestia z tego typu, jeszcze tylko odnosząc się do jednego, nie oglądam TVP. Rzadko, czasami się pytanie jeszcze na nie obejrzę, bo są tam takie luźne tematy odmóżdżające, które są... Żeby się wyluzować. Tak, żeby się wyluzować. I jak ja to oglądałem, ja mówię, kurde, ten profesor bardzo fajnie, merytorycznie się wypowiedział, ale on w żaden sposób nie unosił. A druga strona, ten właśnie sportowiec, to właśnie zaczął, powiedzmy, już narzucać swoją naskakiwać, na niego, podnosić tak, głos, że to wy dostajecie pieniądze, bo mojej koleżanki brat jest lekarzem i w momencie w Stanach Zjednoczonych, jak on wpisze, powiedzmy, na kartę, że to było z COVID, on dostaje 13 tysięcy dolarów. I, ale 100 moje pytanie, tysięcy Amerykanów nie żyje. Ile tych tysięcy dolarów? Moje pytanie, czy to sobie. Niech on się dowie dokładnie, czy to było 13 czy 11 500. Bo to są istotne takie rzeczy w tym przypadku. Nie? To są i wiesz, o to mogą się pokłócić. Ryzyko nie? walutowe. Wiesz, no 13, 15 czy tam inne różnice. I wiesz, bo ja słyszałem, że mój kolega i tak dalej. A ja słyszałem, że 5G kurczę powoduje, że mózg wybucha. A ja słyszę i wiesz, rozkminki, powiem tak, kubę i zimne wody na głowę, wyluzujcie się. Wychillautujcie i tyle, bo się nakręcają ludzie sami nawzajem, co powoduje, że ludzie się stresują. Ja mogę w ten sposób na ten temat porozmawiać spokojnie, bez ciśnień. Ty mi mógłbyś być anty-5G i tak dalej, byś mógł zarzucić, ja z tobą porozmawiam spokojnie, my sobie przybijemy pionę i pójdziemy sobie na piwko wspólnie. Ale to też jest kwestia tego, że siedzimy. Ale nawet ja mogę pisać z ludźmi, no tylko, tak, no ale to wiesz, jest inna sprawa. I to nie ma żadnego ciśnienia. Ja mam swoje zdanie na ten temat, ty możesz mieć swoje zdanie na ten temat,
Szanujmy się, ale narzucanie teorii jakiejś, że ty musisz tak myśleć, że to już idzie w złą stronę, tak? Dlatego widzę, że moi znajomi też na Facebooku się w taki sposób wypowiadają, ja się z nimi tam nie trzepię. Znaczy najgorsze jest to, że osoby, które nie są specjalistami w danej dziedzinie, w bardzo kategoryczny sposób wypowiadają się na bardzo specjalistyczne tematy. I ja wychodzę z takiego założenia. Każdy ma prawo do opinii na każdy temat. Oczywiście. Nawet ale niech zaznaczy, że to jest jego opinia, a nie, że tylko narzuca powiedzmy swoje teorie. Ja na to patrzę w ten sposób, że... Wiesz co, ja powinien... To się głównie tyczy celebrytów, no bo oni mają platformę do tego, żeby, wiesz, ten ich głos był bardzo słyszany, nie? To się, moim zdaniem, głównie ich powinno trzymać, ale każdy, moim zdaniem, może sobie wziąć to do serca. Że w momencie, jeżeli ja nie jestem specjalistą w danej dziedzinie, to ja mogę mieć swoje jakieś poglądy na dany temat i wątpliwości, natomiast powinienem wierzyć specjalistom w danej dziedzinie, a nie filmom z żółtymi napisami w internecie. Dlaczego? Bo ja nie będąc specjalistą, nie jestem w stanie zinterpretować tego prawidłowo, a osoba, która zrobiła film z żółtymi napisami, dokładnie tak sama sytuacja. Ona też nie jest specjalistą w tej dziedzinie. Bo to, że ona sobie przeczytała jedną książkę czy coś, to trzeba lata studiów, książek, wiesz. Uwierz mi, stary, jestem tego samego zdania, naprawdę w tej płaszczyźnie się... To jest dla mnie to samo. Ja też wydaje mi się, że jestem za głupi, nie? Za głupi i za mało inteligentny w tej kwestii, tej dziedzinie, żeby się tutaj wypowiadać, nie? W związku z czym moja opinia jest taka na ten temat. Posłucham i prawej, i lewej strony. Wnioski wyciągnę sam, ale nie muszę się w żaden sposób wylewać tych wniosków i narzucać innym, że tak, moich przekonań. Zrobisz jak uważasz. To jest twoje życie. Rób jak chcesz, stary, kurde, to jest wolny kraj i tyle. A oni, kurde, Kubo i zimne wody. Niech pojadą sobie do Afryki, bo rozmawialiśmy na temat Afryki. Niech pojadą sobie do Afryki, na jakąś wioskę, zobaczą, gdzie jest naprawdę kiepsko, gdzie nie ma internetu, gdzie dzieci się tam... O Jezu, bez internetu to... Ale niech ludzie, którzy mówią, że tak jest źle, niedobrze i tak dalej, i tak dalej, którzy są ciągle pesymistami, niech zobaczą, co tam się dzieje, jaka jest walka... Jak może wyglądać życie. Jak walka jest na przykład o jedzenie, kobieta proponuje ci, tak jak tutaj się tak... sprzedała się za zupę, tam miskę zupy, tak? Ale na przykład w takiej Afryce wyobraź sobie, że takie sytuacje mają miejsce. I to już nie jest zabawne, nie jest śmieszne, że kobieta oddaje się jakiemuś grubasowi, żeby zarobić powiedzmy 5-10 dolarów. I one jako mają żyć, i to jest też człowiek, to nie jest podczłowiek, to jest też człowiek na równi z nami. I w ten czas, jak oni ochłoną, zaciągną informacji takich powiedzmy, kurde, przecież ja mam dobrze, po co tu narzekać, po co tu się bić, po co się, kurde, tu szarpać z ludźmi. Wracam do domu, do rodziny, jestem szczęśliwy. Ludzie, po prostu mi się wydaje, że część ludzi, bo ja sobie powolutku tak układam to w głowie, tak, ale część ludzi po prostu lubi być nieszczęśliwa, lubi narzekać. Uwielbia narzekać, uwielbia się spotkać na kawce i ciasteczku, kurwa, co znowu, patrz, wiesz, ten co odwala, a ten, kurwa, Kaczyński, chujeny, a ten, tamty, i oni ciągle się nakręcają na luz. Ja lubię informacje analizować, ale i sobie po swojemu analizować, ale też swoim takim rozumowaniu. Dlatego mi się wydaje czasami, że jestem za głupi. Za głupi na to wszystko. Teorie spiskowe ludzie lubią dlatego, że są po prostu fajne. Ja pamiętam, za mało lata przeżyłem taki okres, kojarzysz takiego autora, on jest chyba z Danii, nie pamiętam, Erik von Däniken? Nie czytasz. Ja słucham audiobooki teraz, super sprawa. Ja nawet nie wiem, czy on jeszcze żyje, bo to już taki starszy facet był. On pisał takie książki właśnie, że kosmici byli kiedyś na Ziemi, że te wszystkie piramidy, o takich rzeczach, nie? No. Ja mam taki stos tych książek, ja się zaczytywałem i on te hieroglify pokazuje, że to jest żarówka, ja, Boże, to jest żarówka, wiesz? Zajarany jak pojebany, nie? No. Więc ja, wiesz, ja kumam, z czego to wynika, bo bardzo fajnie jest jakby wierzyć w to, że posiada się jakąś taką... elitarną wiedzę. Tak, że nie wszyscy to wiedzą, że nie. Ja tu... Dlaczego wy nie rozumiecie? To było zablokowane na YouTube. Tak, dokładnie. Tylko jest na CDA. Wiesz, z tego wyrosłem i w tej chwili teorie spiskowe dalej mnie interesują, natomiast ja do nich podchodzę trochę jak do takiego fanfiction, jak na przykład masz film, i ludzie, no i film opowiada, nie wiem, wycinek historii, nie? I ludzie dopowiadają sobie, ale dlaczego on taki był? Bo pewnie w jego dzieciństwie, wiesz, nadbudowują nad to, nie? Kombinują. Dla zabawy. To jest fanfiction dotyczący filmu. I dla mnie
teorie spiskowe to jest fanfiction dotyczący życia. I tylko, że w momencie, kiedy to zaczyna, wiesz, w ludzkich głowach żyć swoim życiem, że to jest prawda, wiesz, takie szukanie, dziury w całym to jest właśnie to, co trochę to, co odpowiedziałeś, że to jest po prostu za dobrze. Mamy za dobrze. Za dobrze. Musimy znaleźć sobie problemy. Cofnąć się kilkadziesiąt lat do tyłu, była II wojna światowa. Jak moja babcia mi opowiadała, jak razem z dziadkiem uciekali całą wioską przez lasy, kurde, mówię, to są takie przykłady, wiesz, różne. Było naprawdę źle, naprawdę źle. Ja tu ludzie nie doceniają tego, co mają. I jak teraz na przykład, powiedzmy, sytuacja, która wyszła z tą pandemią, ludzie, wy, każdy jeden obywatel ma prawo teraz podsumować poniekąd, jak to już po wyocenie spada, podsumować, czy władza ta aktualna się dobrze spisała, czy też nie. Ja nie mówię na kogo, ale jak ty ja masz bym prawo... chciał, żeby ludzie się na tym skoncentrowali, tak, a nie na szczepionce, tylko czy władza dobrze sobie radzi z tym problemem. Czy to było w porządku zamknięcie, nie wyjście do lasu i tak dalej, czy to było według ich opinii okej, czy też nie. Jeżeli jest tak, no to i tak czy siak iść na wybory. Żyjemy w demokracji, to jest jedyny taki ustrój, że tak powiem, tak skonstruowany, który no, ma rację bytu, tak? Nie żyjemy w jakiejś tam komunie, czy tam niby ten, ale możemy, mamy prawo wyboru. I my dokonujemy tych wyborów mądrze, rozsądnie i wobec swojego własnego sumienia, żeby to pasowało. Jeżeli chcesz być tu, iść tam, nie ma problemu. Każdy jeden z nas ma taki sam głos. Skupmy się na poważnych rzeczach, skupmy się przede wszystkim też na swojej rodzinie, na swoim szczęściu, żeby wokół nas było miło, wesoło. To jest proste, to jest banalnie proste jak dla dziecka, można pokazać palcem, nie? Odcinaj się od osób toksycznych, nie chcą się zmienić, to się nie zmienią. Odcinaj się od osób toksycznych, otaczaj się ludźmi pozytywnie zarażonymi, mega fajnym uśmiechem, energią pozytywną i ty będziesz też taki. Bo to wszystko jest uwarunkowane od naszych najmłodszych lat, kiedy na przykład kształtował nasz się charakter, nasze ego rosło i tak dalej. W momencie na przykład jak, powiedzmy, rodzice ciebie trzymali za rączkę cały czas i nie puścili, bo tam są samochody, nie puści, bo coś się stanie. Nie? Ale na przykład jak takie małe dziecko wyskoczy sobie samo, przejdzie się do sklepu, samochody są, obserwuje. Te dziecko już od najmniejszych lat dostaje takich małych skrzydełek, on jest odważny. W momencie, jak będzie miał 20-22 lata, pójdzie do pierwszej pracy na rozmowę kwalifikacyjną, to nie pójdzie zgarbiony. No tak, tak, spocone ręce, a mamusia gdzie jest? Nie, on pójdzie, powie konkretnie, jestem tu i to zapraszam, możemy się dogadać i tak dalej. Jest odwaga i od najmniejszych lat można wpajać dziecku właśnie takie pozytywne rzeczy. Tak samo można zmienić, powiedzmy, swój charakter. Poprzez zmianę środowiska. Jeżeli ty będziesz się otaczać fajnymi ludźmi, na przykład tak jak macie tutaj zawody, czy macie ten crossfit i tak dalej, każdy ma swoją zajawkę, pozytywnie, piąteczki zbijacie, to o to chodzi. Każdy kurs myśli, fajnie, ciężki dzień w pracy był, idę się wyżyć na crossa, tu są fajni ludzie, od razu wracasz, niby dostaniesz mega w kość, mega zmęczony, ledwo co, kurde, ale jesteś uśmiechnięty i zadowolony. I tego wszystkim życzę, ja żeby powiem, po prostu sobie zrobić taki... Żeby żyli w takiej pozytywnej bańce trochę, nie? Oczywiście. I to jest do zrobienia. Chociaż mówię, teraz aktualnie przez te... Dawno nie było tak źle. Powiedzmy tak, jak też powiedziałeś, nie było źle w Polsce, bo kryzys gospodarczy teraz strzeli. Teraz jeszcze ten kwartał będzie okej, ale zobaczymy, co będzie, powiedzmy, pod koniec roku. Tego roku. Tak, i to wtedy strzeli. I będzie na przykład wysoka inflacja, może... Inaczej, nie będzie. Taka jest moja opinia z tego, co wiem. Ja nie jestem ekonomistą, ale zdaję sobie z tego sprawę, że trzeba zdywersyfikować finanse, swój portfel wrzucić w różne aktywa, a nie trzymać wszystko na przykład w gotówce, bo jeżeli będziesz trzymać wszystko w gotówce, może być tak, że na przykład za 100 zł zaraz będziesz mógł kupić jedynie bułkę. Także wiesz, no, trzeba wyprzedzać pewne rzeczy, a nie ciągle narzekać. Myślcie, ludzie, myślcie. I tyle, nie? To jeszcze mam do ciebie pytanie na koniec. Pytanie brzmi, czy jest coś, o co cię nigdy nikt nie zapytał, ale chciałbyś na takie pytanie odpowiedzieć? Takie bardzo filozoficzne. Bardzo filozoficzne. I są bardzo różne odpowiedzi na to. Nie, no nie wiem właśnie. No, czy masz, wiesz, bo też mieliśmy okazję, tak pięknie wyewoluował ten podcast. Mam zakaczony, miało być 15 minut, chyba już. Od razu, już są prawie 2 godziny. Od razu ci mówię, że jeden z moich ulubionych. Przez to, jak pięknie żeśmy przeszli przez absolutnie wszystko. Łącznie z teoriami spiskowymi i szczepionkami. Natomiast może jest coś właśnie takiego, bo mówisz, że ty się za bardzo w social mediach jakoś tam nie udzielasz, nie kłócisz, wiesz. Ale może jest coś takiego, co chciałbyś powiedzieć, trochę może, nie wiem, czy osobistego, czy coś, a czego nigdy nie miałeś okazji zrobić?
Nie, ja powiem szczerze, a jak osobiste rzeczy też sobie to pozwolę przy wyłączonych kamerach i porozmawiać między sobą, mimo że my tak pogadamy, ale tak to powiem szczerze na forum publicznym. Nie czuję w tym żadnego interesu, żeby się w jakiś sposób określać, nie wiem, no, pokazywać taki, jaki jestem. Uzewnętrzniać jakoś tak. Tego słowa mi brakowało, nie jestem tak elokwentny jak ty, po prostu Zdarza brak mi się, słów. czasem mi się zdarza. Spłynęło na mnie samo to. Także nie mam czegoś takiego, nie szukam w związku z tym też sensacji, że coś powiem takiego mojego osobistego, żeby kurczę, teraz mnie ludzie klepali po plecach, czy tak. Nie. Jestem zwykłym, szarym człowieczkiem, nie? Tak jak każdy jeden inny. I tyle. To jest, nie ma tutaj żadnej jakiejś tam wielkiej filozofii. Nie? Czyli jeżeli byś mnie spytał, powiedzmy, o jakieś tam pytanie, które by mnie w jakiś sposób krępowało i bym nie chciał powiedzieć, to bym powiedział next question, please, Bardzo ładnie. Mr. Mareł. Nie mam już dla ciebie next question. Bardzo ci dziękuję. I tak cię długo przytrzymałem. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. Było super, Dziękuję. naprawdę. Żuwik. Nie, wiesz co, mam płyn, mam ten, że No, na pewno? na pewno. No dobra. Zaryzykujmy. Widzieliście to tutaj. O Jezu, do tego mikrofonu teraz. Jezu, muszę wszystko spalić. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Dzięki Pozdrawiam was wszystkim. serdecznie. Cześć. Pozdrowie. A, czekaj chwilę. Tak. Chciałem pozdrowić mojego brata Kamila Oczywiście. Staszewskiego. Kogoś jeszcze? No, wszystkich ogólnie, których znam, ale Kamila tak najbardziej, bo mówiłem, że jadę do pana Mareła. Jak do pana A wiesz Mareła. co, wiesz co, to ja też, Kamil, ja też cię pozdrawiam, O. bo ty, jeżeli, bo wiesz, bo on ci mój filmik podesłał, znaczy, Tak, że tak. śledzi, widział, wiesz. No To i był ktoś... ciekawy, ale niestety, Kamil, przykro mi. niestety coś rozpocząłeś i nie zakończyłeś, a prawdziwego mężczyzny się poznaje po Po tym, tym, jak jak kończy. kończy. No to jeżeli mile Czyli sami zrobić. sobie możecie, drodzy widzowie, odpowiedzieć, kim jest Mareł. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dzięki.